Niech mi pan powie, jak cała Europa strajkuje, to jakie ma Unia podejście do ludzi? Żadne. Lekceważą sobie Europę. To po co to zgromadzenie? Po co to zgromadzenie Unii Europejskiej, jak oni nie umieją rozwiązać problemów ludzkich? Pamięta pan, co miał pan na billboardzie i plakacie wyborczym do Sejmu? Pan ma swoje lata, niech mi pan nie... To, co pan opowiada, to wie pan, my od pana to słyszymy od miesiąca. No i co? Jedno i to samo, pan. No jedno i to samo. Bo te cwaniaki nakupią, a my znowu zostaniemy z ręką w nocniku. Panie ministrze, ja się chciałam spytać, kto pana blokuje? Tusk. Kto pana blokuje, że pan dzisiaj nie może podjąć żadnej decyzji konkretnej? Masz pan władzę, jest pan ministrem. Skoro jest pan ministrem, to ma pan władzę. Ja jestem gospodarzem, to mam władzę u siebie na gospodarce. No też nie ma pan, bo musi pan stosować zasady związane ze standardami, które zostały tak. No właśnie, bo zrobiliś ta z polskiego chłopa niewolnika. A skąd się takie miliardy na Ukrainę wzięły pomocy? Dla rolników nie ma. Dla Ukrainy skąd się wzięły? A Donald premier to jest tylko przedstawiciel Unii, żeby tu zrobić robotę z nami, rolnikami i koniec, wykonać i do widzenia. Gdzie jest górnictwo, gdzie są stoczniowcy, gdzie są zakłady, gdzie jest Ursus, gdzie... Pan Tusk o tym nie wie? Pan ma emeryturę, tak? Ma pan emeryturę? To ma pan z czego żyć. A my żyjemy z pola, z ziemi. Trzeba zamknąć granice przede wszystkim, bo to jest geneza problemu. Krótko, ja mam tylko 4 pytania i oczekuję odpowiedzi tak lub nie. Moje nazwisko Andrzej Miąska, reprezentuję województwo śląskie. Panie ministrze, ja powiem panu na moim przykładzie, jak działają służby w Polsce, jak działają wobec zwykłego chłopa takiego jak ja, a jak działają wobec koncernów i dużych biznesów. Proszę pana, panie ministrze, kupiłem w ubiegłym roku kilka samochodów wapna. Jeden samochód dojechał wieczorem, jeden z sąsiadów z miasta zgłosił, że jest to jakiś odpad, być może, na policję. Po godzinie przyjechały wszystkie służby z Krakowa, z Miechowa, policja, jednostki specjalne, straży pożarnej. W godzinę, a pan jako minister mówi, że pan nie jest kompetentny, to za co pan bierze pieniądze? Przecież my panu płacimy pieniądze. Pan, panie ministrze, jest naszym najemnikiem. Pan pracuje za nasze pieniądze. My panu płacimy pensję. Pan ma ABW, CBA, policję. Jedzie pan na granicę, bierze pan wszystkie jednostki i granica staje. Kontrolujecie. Po drugie, nie ma możliwości polskim portem wywieźć takiej ilości zboża, żeby jechało polskie i ukraińskie. Dobrze o tym wiecie, bo wiecie, jaka jest przepustowość. Nie ma hubów takich, nie ma dużo hubów, żeby podpłynął statek 30 czy 50 tysięcy ton. Nie ma możliwości wyjechać. Więc to całe pseudo wasze embargo, ten wasz eksport, to jest mit. Poza tym, na zdrową logikę, to co pan powiedział, jeżeli firmom się opłaca handlować ukraińskim zbożem, mają do tego prawo, to będą nim handlowały. My zostajemy w tej chwili zbożem i z całą resztą. I pan, panie ministrze, przyjechał do nas, do ludzi, którzy tu protestują 20 dzień i pan mówi, że nie jest kompetentny i nie umie pan służby, a zróbcie to samo, co wobec mnie zrobiła policja, straż pożarna, kupując zwykłe wapno. Zwykłe wapno, proszę pana. Oligarchów polskich najpierw za zupę, co ich tu są, i wtedy się skończy. Napijcie te listy. I ten rok napijcie te listy, kto to wziął. Tylko tych oligarchów naszych polskich weźcie na dół. Trujecie sami siebie, tych ludzi, nasze dzieci, po naszej rodziny, bo wy trujecie nas. Ty, co żeście sprowadzili. Spokój, proszę o spokój. Panie ministrze, ja chciałem jeszcze dodać w związku z tą wypowiedzią. W kampanii wyborczej do Sejmu startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości i lubię gromadzić ulotki swojej konkurencji. I tutaj siedzi Leszek Wawrzyła, który mówił, że jak obejmiecie władzę, tak miał w ulotce napisane, pan również, że jak dojdziecie do władzy, to zaprzestaniecie w trybie natychmiastowym napływu zboża z Ukrainy. A pan napisał w swojej ulotce, że... I to było bardzo rozsądne, że dalsze sprowadzanie zboża z Ukrainy spowoduje upadek polskiego rolnictwa. To pan był świadomy, że ono upadnie. Ale teraz jako minister pan nie wykorzystuje swojej szansy jako minister, żeby wpłynąć na rząd, żeby tą ważną sprawę załatwić.
Jeśli nie ma wpływu na Tuska, na Hołownię, to mam dla was propozycję do PSL-u. Wystąpcie z koalicji, skoro chcecie uratować godność swojego rolnictwa. Dobrze. Okej. Pan wie dokładnie, niech pan nie szuka taniego poklasku i miało być niepolitycznie, niech ma nie pieprzy głupot. Proszę pana, chwila. Nie wolno podkręcać uczestników protestu, którzy przyszli na rozmowę merytoryczną. To ja panu odpowiem, to kto rządził w minionych latach. Proszę pana, ja panu nie przerywałem, skończę, pan będzie mógł mówić. Także szanujmy się, ja nie ruszałem spraw politycznych, rozmawiałem o sprawach merytorycznych. Proszę pana, oczywiście był pan skontrolowany, może w sposób niewłaściwy, może są słuszne pana pretensje, ja nie znam szczegółów. Ja chciałbym mieć taką możliwość, żeby na moje zawołanie przyjechały wszystkie służby na granicę. Te służby są, proszę pana, od dwóch miesięcy, domagam się zwiększonej kontroli i o tym mówię. I nie, ja nie muszę być ministrem. Ja dwa razy odmówiłem, zgodziłem się za trzecim razem i proszę mi nie wmawiać tego typu sytuacji. Ja pochodzę z tego środowiska, jedźcie na moją wieś, zapytajcie o opinię o Siekierskim i ją dostaniecie. W związku z tym ja się tu nie muszę niczego, spokojnie, ja się nie muszę niczego wstydzić, bo nic nie zrobiłem, za co bym się mógł wstydzić. Byłem tyle lat w parlamencie, proszę pana, spokojnie, byłem tyle lat w parlamencie i nigdy nie zagłosowałem za czymś, co mogłoby mi ktoś teraz by mi mógł zarzucić. Przyjmuję wasze argumenty. Jestem z pełnym szacunkiem. Tylko podniosłem głos po to, żebyście zrozumieli tak, że pani pokazuje czas, tak? Tak, będzie mogła pani zabrać czas, niech pani, ja wiem, że pani jest w środku, w tłumie, nabiera pani siły, ja z chęcią się nie boję, przyjechałem rozmawiać. Proszę panią, rozmawiamy, kto będzie chciał zabierze głos, tylko proszę, żeby była to rozmowa uczciwa. Bardzo proszę. Panie ministrze, spokojnie, na spokojną rozmowę, to my byliśmy gotowi rok temu, jak robiliśmy rok temu pierwsze protesty w tym temacie. Jakoś staliście po innej stronie, twierdziliście, że wówczas obecny rząd wtedy, kiedy rządził, robi źle, a teraz jak jesteście, no to nie macie kompetencji, się dzisiaj dowiedzieliśmy. Co do tego, czy pan musi być ministrem, czy nie, no może i pan nie musi, ja pana rozumiem, ale jest pan nim i my żądamy od pana, żeby pan reprezentował nasze... I dlatego przyjechałem. Bo my panu płacimy, nie pan nam, my panu płacimy. Uważa pan pierwszy punkt za wyczerpany, prawda? Reasumując się, tak jak mówiłem, nie sądzę, że będzie możliwość wprowadzenia cła. Będzie możliwość, jeśli się nie dogadamy z Ukrainą co do dwustronnego porozumienia i zasad, które będą porządkowały to, to może być nawet tak pełne zamknięcie wymiany w zakresie obszarów rolno towarów rolno-spożywczych. A termin może pan podać? Ale my, jako rolnicy, my się z nimi nie dogadamy, bo my nie chcemy ich zboża, rozumie pan? Będzie. Mamy na tyle swojego zboża, że jesteśmy w stanie się wykarmić i wyeksportować. Po co nam dziadostwo z Ukrainy? Bo to jest dziadostwo. Ukraińskie zboże. My to wszystko, panowie, my to wszystko wiemy, prowadzimy. Ja pozwolę. Paliwo po 5 zł. 5 zł 19, postulat. Proszę państwa, jest w budżecie zapisana dopłata 1,46 do paliwa. Jest 1,46 w budżecie. Ja wnioskuję, żeby było dopisane, dołożone do dwóch, tak jak było to w minionym roku. Żeby była taka wielkość dopłat do paliwa i także wnioskuję o tym będę mówił później, o sprawach zboża, żeby zwiększyć dolewkę biopaliw do oleju i do benzyny. Słuchajcie, ja nie wiem, według jakich zasad by była cena 5 zł za paliwo.
No bo panie ministrze, ja już panu mówię według jakich zasad. Panie ministrze, ja już panu mówię według jakich zasad. Według kampanii wyborczej. Obiecaliście to w kampanii wyborczej. Pana koalicjant obiecał to w kampanii wyborczej. Nie pamięta pan? 5 zł. Według tej zasady, obietnicy, zrealizujcie obietnicę. Mówiliście, że Orlen będzie was, 5 zł to jest tylko... To i tak będzie taniej niż tą dopłatą do litra paliwa jako paliwo rolnicze. Przy wyborach wiedzieliście jak, a teraz po wyborach to już nie wiecie jak to zrobić. No, nie wiem, czy taką amnezję macie, czy też na PiS zwalicie. Proszę państwa, wiemy jak funkcjonuje rynek paliw. Wiemy, jakie są zależności w świecie. A przed wyborami nie wiedzieliście, jak funkcjonuje rynek paliw? Nie wiedzieliście? Panie ministrze, no, trochę się szanujmy, bo te odpowiedzi są takie. My tutaj ludzie przyjechali nie po to, żeby miałkiej rozmowy słuchać. To są ludzie, którzy od 2 tygodni stoją na barykadzie, jeżdżą po protestach, ujeżdżają drogi, a pan nam opowiada, że nie wie, jakie według jakiej zasady. Według tej zasady, co była w kampanii wyborczej. No, nie wiem, czy pan jest rzecznikiem wszystkich. Bo pan się z tym rozmawiamy. Jestem rzecznikiem przynajmniej jednego województwa. Okej, ja nie słucham pana i dopłacimy do paliwa, jeśli będzie... Ale nie chcemy dopłacić! Według jakiej zasady chcecie, żeby było płacone 5 zł do paliwa? Jak pan nam dopłaci do paliwa, to całe miasto jest przeciwko temu chłopu. Bo pani wszystkie pieniądze idą na wieś. A my w mieście robimy, za co robimy? Dopłaty na maszyny, dopłaty do zboża, dopłaty do hektara, dopłaty do paliwa. To wszystko idzie na wieś. A po co? Po co wy skłócacie miasto ze wsią? Kto ma dopłacić do tego, żeby paliwo było po 5 zł? Jutro powiem na Radzie Miejsca, że ma dopłacić w Polsce do paliwa, że po 5 zł do paliwa. Nie dopłacajcie rolnikom do paliwa. Paliwo kosztuje 5. Uspokójcie się, panowie. O spokój, dyskutujemy. Proszę Słuchajcie. Przepraszam, to jest odpowiedzialność za słowa w kampanii wyborczej pana Donalda Tuska. Nikogo innego. My nie chcemy, ja nie wiem skąd on ma wziąć te pieniądze, ale obiecał. A jak obiecać wystarczy, a dotrzymać? Pan minister odpowiada na pytania. Spokój, proszę o spokój. Ja chciałem, panie ministrze, w tej kwestii dodać, bo ja jako związkowiec upominaliśmy się za tamtego rządu. A ile ty proponowałeś do paliwa? 4 zł? Nie, chcę tylko powiedzieć, że to jest dodatek wojenny. Dlaczego nie został wprowadzony teraz, jak złożyliśmy już wnioski? PiS zagrał tak samo. Dał nam dopiero na tą drugą turę. I nie dostaliśmy 54. Wojna trwa 2 lata. A my nie dostajemy tego dodatku wojennego, nie dostaliśmy tarczy, więc powinniśmy cały czas 54 groszy powinno być utrzymane. Ale znowu jest gra i znowu nam dacie dopiero w drugim okresie roku. Ja straciłem na przykład 9 tysięcy na tym, że 54 groszy nie mam. Też bym pojechał na wczasy, ale mnie nie stać. Proszę państwa, nikt nikomu nie daje. Rząd ma to, co bierze od społeczeństwa w postaci podatków. Rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd ma pieniądze społeczeństwa, podatników. Pana też. Pieniądze ja panu płacę za to, żeby pan robił, po to, żeśmy pana wybrali, żeby pan stał za polskim rolnikiem. Dobrze, ale... Moment, niech pan mi da skończyć. Dobrze. Był minister, był pan premier Tusk, było w telewizji pokazane, macie ministra Kołodziejczaka, nie bójcie się go użyć. I co? A co ten człowiek może zrobić? Zajechał na granicę i człowiek z PKP Cargo, on mu dokumentów nie pokaże. To jest minister? To jest pioner. Jakie to rządy, żeby człowiek, który jest zatrudniony w PKP Cargo, nie pokazał ministrowi dokumentów z tranzytu zboża, jak skoro mówicie, że tak, kukurydza nie idzie, rzepak nie idzie, słonecznik nie idzie, śruta nie idzie, a wszystko idzie. A wszystko idzie.
a on mu nie pokaże dokumentu, bo on nie chce. To jest minister. Po co mu płacić, jak on nie ma... Inne kraje on, były, ten człowiek, tak, jak było w Polsce. Ten człowiek nie ma możliwości prawnej. Od tego trzeba zacząć. On tam jest po to, żeby tylko pieniądze brać. Tak, po to, żeby pieniądze brać, a on nic nie może z tym zrobić. Zgadza się. Po co takiego? Kozieńczak pytając... A po to 40 minut ministrów? Kozieńczak nie jest ministrem od spraw PKP, żeby nadzorował KPN służyć. Proszę pana. Proszę pana, spokojnie, spokojnie. Po co go zamykać? Kozieńczak powinien wziąć odpowiednie służby, które nadzorują w tym obszarze PKP. Ale on tam był. To czemu pan nie pchacie? Ale panie ministrze! Koledzy, dajcie mi zrobić, powiedzcie, czekamy na kongresie. Na kongresie się pan. Ja wszystko rozumiem. Ja chciałbym, żeby paliwo było po 5 zł. Wiecie, jaki jest rynek paliw. Stąd dopłaty do paliwa i do, nie, tego wam nie obiecam, bo nie jestem od, nie mam mocy, żeby określić i tak samo tego nie obieca rząd. Ja o tym powiem, ale jestem, no, znam trochę ekonomię, gospodarkę. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby paliwo było po 5 zł. Jeszcze jak. Jak było trochę tańsze, to przyjeżdżali Niemcy, przyjeżdżali Czesi. I co? No to mamy zrobić oddzielne te stacje dla rolników? Nie. Mogę? Ale mimo rolników za wszystkich powiem. A my mamy złoża, w Polsce mamy tyle złóż, tylko to trzeba było wykorzystać. A co mamy, to sprzedamy. Chcemy zrobić duże dolewki, ja postawiłem na warunek, żeby paliwie, które eksportujemy, bo eksportujemy paliwo do Ukrainy, żeby były do mieszkań. No po co tam pchamy? Po co tam? Wywozimy nasze paliwo, za które ja płacę, ten człowiek nie, płaci. Nie, pan za to paliwo nie płaci. No ja skąd? Okaże się, że pan za wszystko płaci. Dla wszystkich. Tak. No wie pan, no trochę umiaru, no nie? Trochę umiaru w tym okresie. Ja wiem, że... Ale pan nie płaci za paliwo, które eksportujemy. Pan nie płaci za inne towary, które eksportujemy. Niech mi pan powie, po ile na Ukrainę idzie paliwo. Niech mi pan powie, odpowie na tą rzecz. Po ile na Ukrainie sprzedajcie paliwo? No niech mi pan odpowie, bo ja znam cenę. Odpowie mi pan na pytanie? Po ile sprzedajecie na Ukrainę paliwo? Nie wiem, proszę pana, ale są zasady handlu i ludzie odpowiedni to prowadzą. Nie sądzę. Pewnie też były sytuacje takie, żeśmy tę część paliwa dawali za darmo, bo była pomoc. Ale to jest co innego. A tak to generalnie są zasady. Proszę pana. Wszystko panowie wiedzą. Tu trzech panów się zebrało, jesteście najmądrzejsi. Ja rozumiem wasze pretensje. Zapraszamy pana ministra do nas na strajk. Zapraszamy, pogadamy. Byłem, przyjadę jeszcze, nie boję się rozmowy, tylko... Przepraszam bardzo, witam, dzień dobry wszystkim. Jestem tutaj producentem mleka. Oddajemy mleko do... Moje nazwisko Skiba. Produkujemy mleko do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie. Tutaj moje pytanie. Jakie rozwiązania planuje Ministerstwo Rolnictwa w sprawie zamknięcia granicy z Ukrainą? Chodzi mi dokładnie o eksport naszych produktów na Ukrainę, który jest pięciokrotnie wyższy niż import tych produktów z Ukrainy. Tutaj w tej historii całej wyjawia się inny problem, który jest powiązany jednocześnie z zamknięciem granicy, z Zielonym Ładem, gdzie po ostatnim czerwca, po zniesieniu tej całej tarczy, nasze spółdzielnie, nie tylko Włoszczowa, bo to u nas tutaj w rejonie działa tak samo Mlekowita działa i Polmlek, wszyscy zaczniemy ponosić ogromne koszty związane z podniesieniem cen energii. Czy ma pan jakieś gotowe rozwiązania, żeby zapobiec już temu, co się szykuje na czas po żniwach, na żniwo? Dla nas rolników, którzy produkujemy mleko. Chcemy się uczyć z tego, co tutaj spotyka rolników, którzy produkują zboże. Dzisiaj jeszcze może nikt nie krzyczy z nas, że jest źle, bo nie jest do końca źle. Jeszcze nie widać jakiegoś takiego nagłego spadku ceny mleka, tak? Ale widzimy, że... Kosztowało 2,95, a dzisiaj kosztuje 2 zł. No to nie spadło mleko, człowieku? No,
Dobrze, proszę nie pana. Spadło? I za co to robić? Robimy 365 dni w roku. I za co ale my robimy? Dokładnie o tym wiemy, proszę pana. Tylko no, chodzi mi o to, żebyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji, jak panowie, którzy produkują zboże, tak? Już panowie stoją pod ścianą, oni są na skraju opłacalności, tak? My jeszcze dzisiaj... Moje pytanie, czy są jakieś gotowe rozwiązania, panie ministrze? Są gotowe rozwiązania jakieś, żeby zapobiec w przyszłości jakimkolwiek wahaniom na rynku mleka? Proszę, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Ja jeszcze zwrócę się do tego rolnika tutaj. Panie ministrze, wiemy, że są podpisane umowy przez markety. Gotowy produkt mleczarski, mleko, ma iść po 70 groszy z Ukrainy. Oni na razie mają po 2 złote, czy tam 2 i tego, nie jestem producentem. Ale czy jest na to jakieś rozwiązanie? Bo jeśli z Ukrainy wezmą, w marketach będzie po 70 groszy litr mleka, to co dalej będzie? To oni są następni w kolejce po nas. Panie ministrze, skoro mówi pan o tym bilansie, to skoro trzykrotnie tańsze zboże, mleko będzie sprowadzane, bilans będzie grał, ale trzykrotnie więcej przyjedzie do naszego kraju. Ja tak to odbieram, tak logicznie. Proszę państwa, nie wiem skąd państwo macie takie informacje, jakie ceny mleka, po jakich cenach będzie sprowadzane mleko z Ukrainy. Na razie to my eksportujemy przetwory mleczne na Ukrainę i chcemy zachować ten eksport, stąd porozumienie bilateralne, dwustronne, które by warunkowało utrzymanie eksportu naszych przetworów mlecznych na Ukrainę. Według moich rozmów z ministrem rolnictwa Ukrainy, no oni zakładają sam raz wzrost eksportu polskiego przetworów mlecznych, głównie serów na Ukrainę. I chcemy to utrzymać i to parokrotnie powtarzałem, że eksport, że handel obowiązuje w obie strony, że także że nie tylko my sprowadzamy z Ukrainy, ale także polscy producenci, w tym producenci rynku rolno-żywnościowego eksportują na Ukrainę. Panie ministrze, tak jakbym słyszał Kowalczyka, Henryka Kowalczyka. W tamtym, półtora roku temu, to było 2022 w grudniu i tu są rolnicy, co staliśmy w tym mrozie, 20 stopni było mrozu, więcej było policjantów niż nas i ja powiedziałem te słowa, są rolnicy, po żniwach będzie zboże po 70 zł. To samo nam Kowalczyk powiedział, a skąd wy to wiecie? Skąd wy to wiecie? No to i co, pomyliliśmy się? Chyba nie. I teraz, ja nie teraz bym... panie ministrze, a jeśli będzie tak, że te po 70 groszy będzie to mleko, przyzna pan rację, że z tego miejsca wyszło, że po 70 groszy, czy tam złotówkę będzie? Ja powiedziałem, że nie wiem, skąd państwo macie takie informacje, że będzie mleko po 70 groszy. Działamy w służbach i musimy wszystko rozwiązywać za was. Dalej, chcemy, zawnioskowałem także o dopłaty dla producentów zbóż, żeby poprawić sytuację tego sektora, bo wiemy, jakie są ceny zbóż. Następnie chcemy dopłacić do materiału siewnego, nieduża kwota, ale chcemy dopłacić, chcemy, żeby nie było czwartej raty podatku, to bo z tytułu zmiany formuły liczenia podatku wzrósł podatek o 21%. Chcemy, żeby czwarta rata nie była płacona przez rolników. Następnie chcemy utrzymać dopłaty do produkcji wieprzowiny. Kontynuacja programu Locha Plus. 500 milionów złotych na to oraz wdrożenie programu odbudowy pogłowia świń 250 milionów. A więc no, tu w tym rejonie to byłoby istotnie, jeśli chodzi o program Locha Plus i pogłowie świń. Także chcemy utrzymać dopłaty do kredytu, bo mamy świadomość, że rolnicy będą sięgać po kredyty w tej trudnej sytuacji i chcemy, żeby te kredyty były no, jak najtańsze. To są te działania, które chcielibyśmy, aby wpłynęły w sposób, także wystąpiłem do Unii Europejskiej, że za Zielony Ład i za sprawy związane
z otwarciem granic na towary ukraińskie, nadmiernym otwarciem granic, to decydowała o tym Unia Europejska. W związku z tym, a z tego tytułu rolnicy ponieśli koszty i Unia Europejska powinna partycypować we wsparciu finansowym rolników z tytułu poniesionych przez ich kosztów. To są te działania, które proponuję, aby zostały podjęte. Ja jeszcze mam, może wcześniej, zanim odpowie tutaj pan minister na to pytanie, mam jeszcze inne pytanie, no bo pan mówi, że tutaj to Unia Europejska decydowała, a kto głosuje w Unii Europejskiej? Przecież to pan był wielokrotnym posłem Unii Europejskiej. Przecież Unia Europejska składa się między innymi z Polaków, z polskich reprezentantów. Niech pan opowie, jak głosowaliście za zniesieniem cła, czy za utrzymaniem? Niech pan odpowie, niech pan przypomni wszystkim ludziom, jak pana partia, jak wszystkie partie polityczne głosowały. Z chęcią to o tym opowiem. Bo każdy z was przychodzi, jakaś Unia Europejska, jakby ta Unia Europejska była jakimś tworem z kosmosu. To jest twór, który się składa między innymi z Polaków. Macie walczyć, to co powtarzam, macie tam walczyć jak lwy, jak o Telewizję Polską. O Telewizję Polską wiedzieliście, jak zawalczyć. Walczyliście jak lwy, ale nie potraficie jechać do Unii Europejskiej i tam okupować Brukselę, tam okupować siedziby Parlamentu Europejskiego. My pojedziemy, pomożemy panu ministrowi, zbierzemy tutaj, tak jak są dyżury, zamiast dyżur pełnić w Nagłowicach, pojedzie raz jeden autokar, drugi i będziemy okupować do skutku. A nie jakaś, niech nam pan nie opowiada jakiś bajek, że to jakaś Unia Europejska. No jak wy go zagłosowaliście? Mogę panu pokazać dokumenty. W roku 2017 był przygotowywany raport o otwarciu rynku europejskiego, tym pierwszym otwarciu na towary z Ukrainy. I ja przygotowywałem raport w imieniu Komisji Rolnictwa i dałem wnioski negatywne. Mam na to papiery, mam na to dokumenty i ja jako przewodniczący komisji reformowałem to i powiedziałem, że jestem przeciw i przeciw głosowałem. Prawda jest też taka, że zostałem przegłosowany w Komisji Handlu przez pozostałych członków tej komisji z innych krajów, ale na to mam dowody, bo wtedy wiedziałem, jakim zagrożeniem jest nadmierne otwarcie rynku. To jest pierwsze. Panie ministrze, jakie stawki do hektara, dopłaty do zbóż? Czy to jest do tony, czy do hektara? Jakie stawki do pszenicy? Proszę pana, ja proponuję do hektara i to jest proponuję do hektara, bo najprostszy, najskuteczniejszy system i o tym negocjuję z ministrem finansów i Tuskiem. Jaka wielkość? Panie ministrze, jaka stawka? Proponuje pan do hektara. Momencik, chwileczkę. Interesuje nas, jaka będzie stawka do hektara, czy to będzie ogólna, do rzepaku, do zboża, bo do kukurydzy jakieś dopłaty mają być. I kiedy to będzie? Jaka jest pana propozycja, czy pan będzie rozmawiał jutro, czy pojutrze? Jaka jest, panie ministra rolnictwa, i co pan proponuje? Dajcie odpowiedzi. To jest bardzo ważne. Ale jeszcze do tego wątku dołożę, że po prostu jest to hektara, ale dlaczego nie jest od tony? Bo powinna być od tony. Dużo z nas tutaj dzierżawi grunty orne. I dużo ludzi po prostu bierze dopłatę i on pójdzie, złoży, tak jak jest teraz z kukurydzą. Siedzi sobie tam taki kolega w PSL-u, dzierżawi od niego grunty orne. I on składa na dopłatę. I on teraz poszedł złożyć na kukurydzę 10 hektarów po 500 zł. Ja jestem w plecy, on jest 5 tysięcy na plusie. Czyste ręce, nie robi nic. Dopłaty bierze. A czemu nie zróbmy? Zróbmy od sprzedaży. Faktury dajemy do agencji, kukurydza, pszenica, rzepak. I do tego dopłaty dostaniemy. Jak już mają być dopłaty. Nie róbmy do hektara. Panie ministrze, cena pszenicy się utrzymywała od żniw jednakowo. I mam nadzieję, że od 1 sierpnia weźmiecie to pod uwagę. Bo niektórzy rolnicy musieli sprzedać to w sierpniu, czy sprzedać w październiku, bo mają raty leasingu. Druga rzecz. Podatek rolny.
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nas na sesji, że będą rekompensaty, żeby gminy naliczały podatek po zeszłorocznej stopie. Nakazy zostały wysłane do rolników, na razie jest cisza. Jak to będzie wyglądało? O to chodzi. I chodzi mi, Mariusz, poczekaj. Chodzi mi dopłaty do zbóż, czy to będzie objęte rzepak, pszenica, pszenżyto, żyto i kiedy dobrze to będzie? Mariusz, skończmy wątek, bardzo ważny wątek, który tutaj podjął Ernest. Pan minister musi nam na niego konkretnie odpowiedzieć. Proszę Państwa, dopłaty, ja wiem o niesprawiedliwości, bo jest niewłaściwy system dzierżaw, że rolnicy nie mają z tego tytułu dopłaty do paliwa, do ekoschematów innych i dlatego chcemy w tym roku przyjąć ustawę o dzierżawie, aby ona porządkowała te sprawy, bo to wszystko można ująć później. No, ja wiem, że jedni chcą tak, drudzy chcą tak. No, mamy taką sytuację na rynku ziemi i ja jestem po stronie tych rolników, którzy dzierżawią tak zwanego aktywnego rolnika, no żeby, no bo on uprawia, on tam pracuje i on powinien w tym. Oczywiście to wszystko gdzieś tam musi być skalkulowane także w czynszu dzierżawnym i to wymaga regulacji i to będziemy robić, będziemy to konsultować z wami, jeśli chodzi o sprawę uporządkowania dzierżaw, żeby nie było tak, że o czym pan mówi, jeśli chodzi o pozycję aktywnego rolnika. To jest i to ma pan rację, to także bardzo często podnosi Kalinowski, który mówi tak, ja mam 40 hektarów, a 40 hektarów dzierżawię i też mam ten sam problem. Jeśli chodzi o dopłaty, chcemy utrzymać to do hektara. Nie powiem o wielkości dopłat, bo już kiedyś powiedział na ten temat Kowalczyk. Zobaczę, ile mi się uda wyciągnąć. Nie. Będę o tym rozmawiał w tym tygodniu, bo mam propozycję. Proszę pana, ja walczę o sprawy budżetu, o sprawy środków. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja tych spraw nie pilnuję, czy nie chcę rozwiązać. Ja chciałbym, żeby to były sprawy rozwiązane, żebyście wy nie stali na ulicy, żebym był, mógł być z tego. Się pan nie dziwi, że my pana tak ciśniemy, bo już jest marzec czwarty i my musimy wiedzieć, jak w tym polu robić. Tak, czy robić po łebkach, czy nie robić w ogóle, czy robić kompleksowo wszystko. Proszę pana, ja się nie dziwię. Ja z pełną świadomością przyjechałem. Wiem, jakie jesteście w sytuacji. Wiem, co znaczy 4 marca. Wiem, że jaka jest pogoda. Wiem, że stałem tu na przyrodzie w sobotę, jak chyba pan tu siedzący w środku jechał z nawozem. Także to nie jest tak, że ja się urwałem z koniki. I ja nie przyjechałem tu, żeby was oszukiwać, wymądrzać się, tylko żeby z wami rozmawiać. I stąd no, mam poczucie swojej odpowiedzialności. Panie ministrze, ja się chciałam spytać, kto pana blokuje? Tusk. Kto pana blokuje, że pan dzisiaj nie może podjąć żadnej decyzji konkretnej? To jest dziwne. Pan nie musi do Unii jechać, do Europejskiej Unii. Bo Europa jest tu na stole. Ma pani rację, jesteśmy w Europie, Europa jest tutaj na tej sali także. Także tu nie ma żadnej wątpliwości, ale już jak jesteśmy, mówimy o tej Europie, no to jesteśmy 20 lat w Europie i myślę, że także pomimo tych wszystkich bieżących kłopotów, bieżących trudności, no też pewnie dostrzegamy te zmiany, które się zostały dokonane, jeśli chodzi o naszą obecność w Europie. Ja zabiegałem o obecność w Europie. Dobrze. Nikt mnie nie blokuje.
Nikt mnie nie blokuje, tylko ja o to zabiegam, ja o to wnioskuję, a to nie jest w moich kompetencjach, żebym jednocześnie tu odpowiedział na to wszystko. Proszę Państwa, ja myślę, że wie, spokojnie, spokojnie, wie Pan, pan ma swoje lata, nie wie Pan, To, co Pan opowiada, to wie Pan, my od Pana to słyszymy od miesiąca. No i co? Jedno i to samo, Pan. No jedno i to samo. Jestem stały w poglądach. Nie oszukiwałem Was tydzień temu, ani miesiąc, nie oszukuję Was dzisiaj. Spokojnie, spokojnie. No o czym rozmawiam? Tak. Mogę zadać jedno pytanie? Panie ministrze, ja chciałem zadać konkretne pytanie. Usłyszałem tutaj na protestach w Kostomłotach od pana wicewojewody, że przygotowywana jest 8 czy 8,5 miliarda ta pomoc, ale wiem, bo też negocjowałem z poprzednim rządem, z poprzednim ministrem jako Solidarność Rolnicza, gdzie my jako główną rolę prym wiedliśmy. I chcę powiedzieć, czy porównywalna suma 16 miliardów będzie przeznaczona na to, żeby wyregulować sprawę, bo tu mówimy o konkretnych sumach, wtedy było 16 miliardów. Pan wicewojewoda mówił 8. 8 to nie będzie wystarczające, to będzie pół środki. Czy jest przewidywana 16 miliardów, około 16 miliardów na pomoc, na tą pomoc związaną z dopłatami, z przetransportowaniem, wyeksportowaniem, z usunięciem i kiedy? Bo my musimy wiedzieć właśnie, jak tu koledzy pytają, czy mamy siać ekologicznie, czy mamy w ogóle nie siać, czy zasiać jakieś strączkowe tylko na pic, wodę, fotomontaż, bo nie wiemy, jaką tą gospodarkę mamy prowadzić. Prosiłbym o konkretną odpowiedź. Czy ta suma jest brana pod uwagę, 16 miliardów, czy może więcej? Proszę pana, nie wiem, skąd pan wziął sumę 16 miliardów. Pan ją widocznie jedną, pan jakiś sposób wyliczył. Proszę pana, z taką sumą się nie spotkałem. I bym Państwa oszukiwał, gdybym powiedział, że taka suma jest brana pod uwagę. Oszukuje nas Pan cały czas, odkąd Pan tu przyjechał. Nic Pan nie wiedział. Nie ma Pana, nie ma szczerej odpowiedzi. Nie ma konkretnej odpowiedzi. Powinien Pan tu siąść, ale powinien Pan tu siąść i powiedzieć tak. Słuchaj tak, chłopy, jutro jest czwarty czy piąty, zamykamy granicę. Na 2, 3, 4 miesiące zobaczymy. Wy eksportujemy zboże, będziemy patrzeć, a wy tak, zamknięta granica do żniw albo przed żniwami, otworzy ta to z powrotem, pieprzy się znowu, bo te cwaniaki nakupią, a my znowu zostaniemy z ręką w nocniku. I to da jakieś śmieszne pieniądze, żeby chłopu nosa uczyć. Ja chciałbym, żeby wszystko takie było proste, że zamykamy, otwieramy, finansujemy. Masz Pan władzę, jest Pan ministrem. Skoro jest Pan ministrem, to ma Pan władzę. Ja jestem gospodarzem, to mam władzę u siebie na gospodarce. No też nie ma Pan, bo musi Pan stosować zasady związane ze standardami, które zostały tak. No właśnie, bo zrobiliś nas z polskiego chłopa niewolnika. Koledzy. Bo zrobiliś nas z niewolników. Ja Wam płacę. Koledzy. Tylko jedno takie małe pytanie, bo mnie to irytuje od ostatniego strajku w Warszawie, co żeśmy byli. Stałem pod samą bramą wejściową do Sejmu. Pan minister rolnictwa miał wejść i zobaczył, ilu jest rolników, jaki jest hałas, to doszedł do TUI, obrócił się na lewej nodze i wrócił z powrotem, tylko wyjrzał tak bokiem. To ja? Tak, pan. Koledzy, dzisiaj mamy w czasie naszego protestu nie byłem w Sejmie. Byłem w Ministerstwie Rolnictwa. W związku z tym niech pan nie opowiada dyrdymał. Koledzy, na pewno minister tak szybko nas nie opuści, bo zadeklarował się w sobotę. W sobotę się zadeklarował, żeby go wypuścić dopiero o 5 we wtorek rano, bo musi zdążyć do Warszawy. Do 5 na pewno znajdziemy tu jakieś rozwiązanie. Cała noc przed nami. Panie ministrze, dopłaty do tych zbóż. Są jakieś rozmowy, jakie to stawki mają być, to nas interesuje i kiedy? Odpowiedziałem panu, że dyskutujemy, nie będę obiecywał jak Kowalczyk i później się z tego tłumaczył i wyjaśniał. Ale to my, ministrze, to my już wiedzieli w sobotę. Jeszcze raz. W sobotę już to samo wiedzieliśmy, co minister nam powiedział, tylko dla parę osób. Jakie stawki, jeśli rozmawiacie, jakie stawki wchodzą w grę? Czy to jest do hektara, czy to jest do tony sprzedanego zboża? To nas interesuje. My się tu nie spotkaliśmy na kawie. Powiedziałem, że do hektara.
do hektara. Jakie stawki? Do wszystkich zbóż i od jaki okres? To nas interesuje. Powiedziałem, że to jest ustalane i nie odpowiem panu na to pytanie, bo bym musiał, mając nie do końca ustalone wielkości, bym oszukiwał państwa. A kto to ustala? Kto to ustala? Kto decyzyjny tam jest? Panie ministrze, dzisiaj jest 4 marzec. Panie ministrze, 4 marzec jest. To ile mamy tu jeszcze czekać? Dzisiaj jest 22 dni na rondzie spędzone. Dzisiaj akurat dyżur pełni minister i wicewojewoda Michał Skolpnicki. O 5 zostaną dopiero zwolnieni, bo taki dyżur. Tak było ustalone w sobotę z nienacka. Tak jak z nienacka przyjechała telewizja, to po prostu nas interesują konkrety. Miały być konkrety tutaj już coś, jakieś działania, a jak do tej pory to nie wiemy nic. Ostatnio 2 tygodnie temu wyskoczył minister z choinek. Tak jak i telewizja. Tak samo z choinek wyskoczył. Panie ministrze, my tu się nie spotkaliśmy, bo jeśli mamy się spotkać, to ja pojadę do ministra i po prostu sobie siądziemy, porozmawiamy. Chodzi nam o konkrety, bo nie mamy czasu, nie mamy pieniędzy, zboże zalega w magazynach, nie ma gdzie do tego sprzedać. Na porcie pszenica kosztuje 600 zł. To jeszcze mamy czekać? Interesują, co z tym podatkiem, co płacimy do gmin? Co mamy, zboże wójtowi zawieźć? Odnośnie podatku mówiłem, że przygotowujemy ustawę, aby zwolnić rolników z 4 raty podatku. Ale to miało być, że naliczony miał być podatek zeszłoroczny. Tak radny sejmiku tutaj u nas na sesji powiedział. Podatek obecnie jest o 27% wyższy od zeszłorocznego. O, 4 rata jest 25% w związku z... Dlaczego się nalicza podatek z 11 kwartałów? Skąd taka moda? Dlaczego podatek rolny nalicza się z 11 kwartałów? Nie. Proszę pana, już panu mówię, bo wtedy był taki postulat dzierżawców, bo to by dawało niższą cenę. Będzie liczone według starej zasady. Będzie liczone według starej zasady. Jest decyzja, GUS ogłosił stawki, według starej zasady będzie liczony podatek. Panie ministrze, jeśli mogę chwilę, Michał. Szukamy pieniędzy. Mamy 1 300 000 rolników aktywnych, ale aktywnych, składających wnioski. Na nawozy złożyło nas 300 tysięcy. Więc te pieniądze są tu. 700 tysięcy składanych wniosków na dopłaty bezpośrednie to są fałszywe wnioski. Wystarczy je tylko zweryfikować i jest mnóstwo pieniędzy do dyspozycji. Bo jest pseudo urzędników posiadających grunty, potężny areał, mówimy o dopłacie do hektara. Sieją zboża, idę przez pole i liczę kuska. Tyle tego zboża rośnie. Na hektarze może jest 100 kusek zboża. I to ma być zboże zgłoszone do wniosków, że to jest to pszenica, przężyto, owiec, wszystko jedno, co? I znowu do hektara dostaną, kto dostanie te pieniądze? No właśnie oni, a wy dostaniecie 1/3, 1/10 tego. Mówimy tu o zbożach, była kwestia kukurydzy, no dobra. Ale czemu nie do uprawy kukurydzy, tylko do ziarna kukurydzy? A kiszone ziarno kukurydzy to nie jest ziarnem? Czym to jest? O kiszonce to już nawet nie mówię, bo się tym zajmuję. Bo jestem... Jak to mówią, z scyzorykiem, jakbym miał, to bym się otworzył w kieszeni. Proszę państwa, przepraszam bardzo jeszcze. Tak. Podatek nie wzrósł o 21%. O 100%. A wie pan dlaczego? Bo kiedyś na ten podatek trzeba było sprzedać, załóżmy, 10 ton pszenicy. A dzisiaj trzeba sprzedać 20. Taka jest różnica w podatku. Przy takim liczeniu ma pan rację. To po pierwsze, to oczywiście przyznałem panu rację. A jeśli chodzi o te dopłaty do hektara, dopłaty bezpośrednie, to powiedzcie sąsiadom, innym, tym, którzy te dopłaty realizują, że mają, że oszukują państwo. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa. Mądry człowiek mi powiedział, dzisiaj za 100 kilo pszenicy to się kupi 6 bochenków, 8 chleba. Panie ministrze, dzięki za słowność. Rolnik Leszna, że dotrzymał pan słowa, przyjechał. Owszem, wszystko ładnie, pięknie. Walka zawsze o pieniądze.
No bo nie ma, nie ma. Pytam się, inny temat. A skąd się takie miliardy na Ukrainę wzięły pomocy? Dla rolników nie ma. Dla Ukrainy skąd się wzięły? A Donald premier, nie wypowiadam się tu kulturalnie, bo na to zasługuje na pana premier, określić pan premier rządu, to trzeba się zapracować solidnie, jak rolnik pracuje. To jest tylko przedstawiciel Unii, żeby tu zrobić robotę z nami, rolnikami i koniec, wykonać i do widzenia. Gdzie jest górnictwo, gdzie są stoczniowcy, gdzie są zakłady, gdzie jest Ursus, gdzie... Pan Tusk o tym nie wie? Dobrze wie o tym. W związku z tym pytam, skąd się na Ukrainy takie miliardy wzięły, a dla chłopów byle przytkać na wiosnę wyjechać i ma pieniędzy? A już ci koledzy odpowiadam, bo większość firm przecież są firmy zachodnie, no to jak? No to dla siebie pomagają, nie? No tak, jest. Tutaj padają same trafne słowa i same trafne opinie, ale proponuję, żebyśmy, bo tak, czwarty punkt rekompensaty, nic nie wiemy. Absolutnie, więc punktu nie ma, ale mamy jeszcze dużo czasu do rana, to myślę, że coś ustalimy. Padło tu już kilka zdań na temat punktu piątego, czyli postulujemy i żądamy, aby urealnić stawkę za podatek rolny i dochód z hektara. Czekamy na konkretne odpowiedzi na ten postulat. On jest bardzo istotny, zwłaszcza w tym czasie, panie ministrze. O podatku rolnym mówiłem, że będzie czwarta rata nieumorzona, to po pierwsze. Jeśli chodzi o czynsz dzierżawny, mówiłem, że będzie według starych zasad, a więc mniejsze płatności. Dochód z hektara, to tylko z którego tego hektara, z tego od aktywnego rolnika, czy z tego hektara, który tylko wydzierżawia... Nieaktywni czy aktywni? Słucham? Jacy są rolnicy? Są podzielone grupami? No dobrze, no ale... Rolnik to jest rolnik. W dopłat korzysta około 1 350 000 rolników. Podobna liczba jest ubezpieczona w KRUS-ie. Jednocześnie, jeśli chodzi o korzystanie z ekoschematów, zgłosiło się 450 000 gospodarstw. Tam jeszcze dochodzą gospodarstwa indywidualne, małe, w granicach 200 000. A więc szacunki są takie, że mamy gospodarstw towarowych, rynkowych, które produkują na rynek w granicach 400-500 000. Pozostałe gospodarstwa są gospodarstwami o charakterze socjalnym, gdzie często to nie są gospodarstwa, bo mamy taką definicję gospodarstwa według GUS, że każdy, kto ma powyżej hektara, jest uważany za rolnika. W związku z tym z tego to wynika, dlatego wiemy, jak jest systemem dzierżaw, wiemy także, jak jest z produkcją zwierzęcą. Pan minister poseł Soska mówił o produkcji zwierzęcej. Tak, i oczywiście tylko ja chciałbym żebyś zrobić takie badania, panie ministrze, ile osób by rzeczywiście chciało wrócić do tej typowej produkcji zwierzęcej w tej tradycyjnym małych w tym. Ja znam tę produkcję i wiem, jak ona była prowadzona, tylko czy oczywiście w deklaracjach wiele osób by mówiło, tak, byśmy chcieli mieć krówkę, chcielibyśmy mieć parę świjaków, ale gdy przychodzi o rzeczywistości, to tylko nieliczni, przeważnie starsze pokolenie by jeszcze tam może zajęło się małą produkcją trzodową. W związku z tym też musimy popatrzeć, że wiecie, jak nastąpiła koncentracja produkcji zwierzęcej. Wiecie, jakie są, że tu u nas jest... Tylko niektóre gospodarstwa mają, prowadzą produkcję mleka, ale jak pojedziemy na Podlasie, to tam 100 krów w stadzie mlecznych jest na porządku dziennym. I w związku z tym tutaj też, tutaj może nie 100, ale 30, 40, 50, bo wtedy zaczyna się jakaś opłacalność. I znowu, jeśli chodzi o ten dochód z hektara, czy dochód z gospodarstwa, to przy 30 krowach, przy 10 krowach, bo już nie mówię o mniejszym stadzie, czy przy 50, czy przy 100 krowach. Nie mówię o produkcji zwierzęcej. Oczywiście ja w piątek był minister Niemiec. Byłem w gospodarstwie, który ma 210 hektarów i ma 1300 tuczników w cyklu zamkniętym.
Ja mówię, jak popatrzyłem na to gospodarstwo, no ekstra, mówię, jak z tego, jak to pan to osiąga? A, bo ma przetwórnię i wszystko przerabia na produkty przetworzone i sprzedaje w sklepach, które ma w Radomiu. A więc i znowu pytanie, czy mamy dochód liczyć z gospodarstwa, które ma 210 hektarów? Czy z gospodarstwa, spokojnie, czy z gospodarstwa, które ma 10 hektarów? Jak policzyć dochód ale z tego gospodarstwa? Panie ministrze, mówmy o realiach. Ja chcę tylko się odnieść tutaj, a dlaczego tak się stało, że rolnicy nie chcą hodować? Przypomina sobie pan rok 2000, był pan posłem. Byłem w pierwszej Radzie Nadzorczej Euroubojni. Zebraliśmy 2 miliony udziałów, rolnicy i samorządy. Zwróciliśmy się do pana Szczepańczyka i do pana Pawlaka i nikt nam nie pomógł. Chodziło o to, żeby była gwarancja rządowa kredytu i wtedy, żebyśmy byli udziałowcami tego dalszego łańcucha. I cały czas o tym łańcuchu się mówi. Co się stało? Rządzący wszyscy po kolei, nie wiem ile razy tam PSL rządził, ile różne partie, spowodowały, że przejęły wielkie korporacje i pośrednicy, a my dalej jesteśmy, po prostu mamy płótno w kieszeni. Były szanse, które można było wykorzystać. A teraz pan mówi, żeby do tego wrócić. Przegraliśmy tą szansę. A ile straciliśmy w stosunku do rolników zachodniej Europy? Gdzie tam było to praktykowane. I to jest właśnie to, że politycy nie dbają o nasz interes. Jako rolników nie jesteśmy docenieni. Proszę państwa, ma pan rację. Mieliśmy ponad 20, parę lat temu ponad 20 milionów sztuk trzody. W tej chwili mamy 8,5 miliona i 75% warchlaków importujemy z Danii, z Belgii, z Niemiec. I to taki mamy stan. Gdybyśmy mieli te 20 milionów ton, a więc 20 milionów sztuk, 12 milionów więcej, ile byśmy zużyli zboża. Nie mielibyśmy tego zboża w zapasie. A tak to sprowadzamy mięso. My wprawdzie to mięso przetwarzamy, częściowo eksportujemy, ale sprowadzamy mięso między innymi z Danii, z Niemiec i tak dalej. To po pierwsze. Z pana wypowiedzi to ja wnioskuję, że PSL cały czas rządził. Pan zapomina, że PiS przez 8 lat rządził. Raz, drugi, pan o tym zapomina. No, w związku z tym bądźmy uczciwi w ocenie. Prawda jest taka, że rolnicy duńscy mają, załóżmy, większość dochodu osiągają w obszarze przetwórstwa, gdzie są także udziałowcami. To jest był nasz wąt w zakresie. Chłopi wyszli na ulicę, to po 10 dniach było podpisane porozumienie i środki były przekazane na dopłaty do nawozów. O którym roku pan mówi? Mówię o roku, kiedy ministrem był Kowalczyk. Dostali panowie dopłaty? Po ilu? Po jakim okresie protestów? A pan przyjeżdża po miesiącu i nic nie wie. Panie ministrze! Na pytanie, pan jest rolnik? Tak. Panie ministrze, jedno pytanie. Odnieśliśmy się tu do hodowli. Powiedział pan, że mniej jest gospodarstw, odwołał się pan do Podlasia, jestem z bratem producentem mleka i powiedział, ilu z tych rolników, których zamknęło produkcję, by do tego wróciło. Jeżeli mamy takie czasy chwiejne, to kto świadomie zainwestuje w świnie albo w krowy, jak dzisiaj jałówka z papierami kosztuje 12 tysięcy i pan mówi, że trzeba mieć 50 niby, żeby funkcjonować, wszystkie procedery, uprawnienia, sanepid, wszystko trzeba przejść dookoła. Hale udojowe, zbiorniki. Kto na... Dzisiaj to trzeba 5 milionów to zainwestować, żeby to ruszyć z kopyta. To kto w to pójdzie? Płyty obornikowe. A mleko jest na razie to 2 złote czy 2,20, a za chwilę tu już są rozmowy, że będzie 70 groszy. Byłem, panie ministrze, miesiąc temu na Litwie, rozmawiałem z rolnikiem, 80 groszy jest. I co, nie wpompują tego mleka tu? Panie ministrze, ja tylko takie właśnie podsumowanie tego wszystkiego, jak na razie to nie jesteśmy w ciemnej dół, ale zaczniemy tutaj od tego dochodowego, co jest wyliczone z hektara. 5549. Co ja tu robię? Czy by mógł minister do mnie na gospodarstwo przyjechać i byśmy się siedli w altance czy w domu i byśmy sobie herbatę czy kawę wypili? 5500 z hektara dochodowego rolnika. Ja, skąd to jest? Ja teraz zadam pytanie tego. Mamy tutaj od 13 roku, w 13 było 2800, w 14 2500, w 15 1970, w 18 2500, w 17 3300,
99, w 18 2700, w 19 3200, w 20 jest 3800, 21 3288, 22 na 23 5549. Średnia krajowa idzie. Czy nam dochód teraz, a teraz jak wyjdzie 24 dochód 3 na 4? Ile wyjdzie? 1800 zł, bo pszenica kosztuje ile? 400 zł, 450 zł. Jak to jest obliczane? Bo ja, to jak teraz ja bym przeliczyłbym 200 hektarów, to po co ja tutaj stoję? Co ja tutaj robię na tym? Żona wysłała mnie, żebym stał na chodniku 22 dni? Chyba nie. A średnia krajowa nie spada, tylko wrośnie. I ciekawe, czy pensje tak samo tak spadną, jak i nam ten dochód. Ciekawe, ile będzie teraz dochód z rolnika wychodził. Jak jest teraz 5500, to myślę, że w przyszłym roku, bo pszenica przez te lata, jak był ustalany podatek w gminie, to ja wyliczone to miałem, ile to z każdy rok, jaka cena była pszenicy. Była 700, 800, 900 i to tak średnio wychodziło. A średnia krajowa pensja wzrastała. Teraz ile będzie z hektara w przyszłym roku? Chyba mi się tak wydaje, że z 1600 zł powinno wystarczyć. Nie powiem panu, specjaliści to wyliczą, nie wiem na ile poprawnie, nie wiem jak to będzie do rzeczywistości. Dlatego pan, niech pan tego ode mnie nie wymaga. Jak na razie to jesteśmy przy wodzie tutaj, na razie nic nie ustaliliśmy. No tak dalej, do rana jest daleko. Powiem tak, strasznie nie wiem dlaczego tak targom zależy, bo ja dostałem od pani z targów SMS-a, że ona dotrzymała obietnicy, ja też dotrzymam obietnicy taką jak dałem pani z targów. A dałem obietnicę tak, że jak będą konkrety, tutaj już zapadną jakieś informacje, czy dopłaty, czy jak to będzie, żebyśmy już tak nie stali, to nie zablokujemy. Ja dałem to słowo, nie cofam się. Jak na razie to nie ma nic. A pani po transmisji wiadomości wysłała mi takiego SMS-a. Panie Mariuszu, widzę w mediach pana spotkanie z panem ministrem. Proszę pana, by pan nie złamał danego słowa. Ja ze swojej strony zrobiłam wszystko, co pan oczekiwał. Ja oczekiwałem konkretów od ministra. Jak na razie nie ma. Ja na razie nie mogę złamać czegoś, czego ja nie mam. I jak ja bym powiedział tak, dobra, nie jedziemy. Na razie czekamy, do piątej jest daleko, to jak minister dał słowo. Słuchamy dalej. Z hektara i ten podatek. Czy to jak to będzie rozwiązane? Jak te dopłaty będą z hektara naliczane, czy... No nie wiem, no na razie nic nie wiemy. Bo na razie cła nie ma. Ekoschematy tylko jest na rok, to ugorowanie. Na razie nic nie ma, paliwa nie ma. Dalej kolega czyta następne postulaty. Następny punkt. Nie śpij, kolego. To fascynujące jest to wszystko. Mi serce urosło, jak zobaczyłem tylu zainteresowanych. No trochę się robi pusto, wcale się nie dziwię, bo tak, tu postulaty. Rolnicy mają krowy, muszą... A to co? A to jest pusta kartka. A to jest pusta kartka. Na razie... Słuchajcie, to co minister jak na razie nam tutaj tak... No rozczarowany jestem. Następny podpunkt. Ostatni podpunkt, panie ministrze. Ceny minimalne. Ceny minimalne. Ceny minimalne, czyli... Ten punkt, który próbujemy wywalczyć, żeby on stał się podstawą do szacowania w ogóle naszej jakiejkolwiek opłacalności. Ceny, ja jeszcze rozwinę te ceny minimalne, to tak samo jak jest KOWR, jak rolnicy podpisują, hodowcy pisk, znaczy drobiu podpisują i jest oparte jest na cena KOWR-u, bo jest cena minimalna i wiedzą za ile mają sprzedać, za ile mają tego, po cenie minimalnej nie sprzedają. I takie rozwiązanie by było dobre, tak samo u nas, czy w czodzie, czy w mleku, czy w zbożu, w innych, w każdej dziedzinie rolnictwa. Słuchamy pana ministra. Proszę państwa,
ceny, jak ja pamiętam, ceny minimalne wracają od pewnie od 30-40 lat. Ciągle wszyscy mówią o cenach minimalnych. Były różne rządy w krajach. Próbowała to zrobić Hiszpania. Nie zrobiła, nie udało się. Proszę Państwa, pytanie, bo trudno wyliczyć ceny minimalne w zależności od skali produkcji. Ja mówiłem, czy cenę minimalną na mleko mamy wyliczyć dla gospodarstwa, które ma... A proszę pana, spokojnie. Czy mamy wyliczyć dla gospodarstwa, które ma 5 krów, 10, 15, 30, 50, 300 czy 200? Tak, każdy rolnik wyliczy według siebie ceny. Nie ma realnych możliwości. Popytajcie naukowców. Oczywiście dla określonych warunków można wyliczyć, dla określonego gospodarstwa, ale nie można ich uśrednić na całość. Dochód też jest wyliczany według średniej i ma taką ocenę, jaką ma, że uważamy, że jest błędny, że jest źle wyliczony. Proszę pana, nie ma jednego wzoru, jest cały zespół, który się wylicza, się ustala, ale jest i nie ma, i ma taką cenę wyliczony dochód, jaką ma, że jest nieuznawany, bo jest błędny. I wielu rolników mówi, to nie jest mój dochód. Większość mówi, to nie jest mój dochód. Panie ministrze, mnie pan to powiedział, że ja pieprzę, ale pan chyba też. Pan powtórzy, bo nie usłyszałem. Bo aklasie były panie to... Panie ministrze, mnie pan to powiedział, że ja pieprzę, no pan chyba też. Okej, ma pan prawo, jesteśmy, oceniamy się, wiemy w jakich proporcjach ja jestem. Oczywiście państwo macie prawo i ja szanuję państwa poglądy, jestem, słucham, dyskutuję, nie boję się tej rozmowy. Ja mam, oczywiście przyjechałem, żeby rozmawiać i proszę też to uszanować, że chcę rozmawiać. Pan minister przyjechał. Oczywiście pan ładnie macha ręką, nie pomacha. Ja jeszcze raz podkreślam. Koledzy, wiadomo, ciężko pracujemy. Pan minister przyjechał rozmawiać, żebyśmy targów nie blokowali. I czekamy na konkrety. O nic pana nie prosiłem i nie przyjechałem w tej sprawie. Panie niech ministrze. Niech pan jedzie, niech pan blokuje. Panie ministrze, to ja wysyłam. Kto mi wysyła te SMS-y? Kto mnie miał poinformować, że ja nie wysyłałem. Przyjedzie? Kto miał przyjechać? Ja nie polecałem. Panie ministrze. Proszę pana, niech pan się nie popisuje. Nie popisuje się. Jest informacja na telefonie. Nie. Pani jako wasz postulat? No niechżeż pan odpowie. Ceny minimalne jako postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego były... No niech pan odpowie. Od 50 lat nie mówiłem o tym, o cenach minimalnych w stronnictwie, nie mówiłem, bo nie ma możliwości poprawnie wyliczyć cen minimalnych. Ja pracuję na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym, uczę studentów i wiem, co jest możliwe zrobić poprawnie, co nie. Można wyliczyć dla określonego gospodarstwa. Nie można tego wyliczyć średniej. Pan wie, jaki jest pan przemądrzały. Panie ministrze, już przyszedł mi następny SMS od targów. Nie widziałem, żeby pan mi tutaj wysyłał, ale targi Kielce. Panie Mariuszu, proszę mówić prawdę. Ma pan deklarację nagraną. Jak przyjedzie pan minister jest u pana. No to kto to wysyła? No pani ślusarz to przecież jest współpracownica. Kto wysyła? Pani Marzenka. Już? Pani Marzenka wysyła. Tak, a panie ministrze, cena minimalna, czyli tak. Mam 3 krowy, zajmuję się podpięcie 3 krów.
kosztuje mnie to czasu tyle i tyle. 200 krów, tyle i tyle. Każda sztuka ma zjeść 52-55, zależy jak jest skomponowany tak zwany ten. Cicho! Treściwej dostaje 100, 200, 300 gram, 5 kg. Przecież to jest matematyka. Usiądź i podliczyć. Pana gospodarstwa można wyliczyć, dla innego też, ale nie można tego uśrednić. Zboża nie można wyliczyć? To dlaczego można dużo rzeczy uśrednić, a tego nie? No właśnie. Tak samo jak wysokość podatku. Każdy na ten ma 50, drugi ma 100. To jest prosta rachunek, matematyka, nic więcej. Emerytura minimalna jest wprowadzana. Proszę pana, my tu przyjechaliśmy, minimalna. Żebyśmy jakoś żyli. To nic więcej. Bo naprawdę jest już krytyka z tym wszystkim. Ja też przyjechałem, żeby was wysłuchać i z wami rozmawiać. Ale co proszę, pan ma emeryturę, tak? Ma pan emeryturę? To ma pan z czego żyć. A my żyjemy z pola, z tej z ziemi. I upominamy się o swoje. Ja wiem, bo też na ziemi pracowałem i na tej ziemi się wychowałem. Panie ministrze, jeżeli pan mówi, że nie wszystkie rzeczy może pan zrealizować albo jest mało decyzyjny, to ja proponuję zorganizować spotkanie wyjazdu rządowego tutaj u nas, na wyjeździe. Do Sejmu pojedziemy. Nie, no po co? Albo nie, my nie pojedziemy do Sejmu. Nasze biuro jest tu na rondzie 78 droga, numer drogi. Posiedzenie rządu na wyjeździe w Zagłowicach. Okej. Słuchajcie, żyjemy w kraju demokratycznym, możemy protestować. Zanim mogą tańczyć, to do nas tutaj też mogą przyjechać. Panie ministrze, to powiedział pan tutaj właśnie znamienite słowa, że możemy protestować. To dlaczego chcecie wprowadzić drogi i przejścia graniczne i tory na listę infrastruktury krytycznej? Po to, żebyśmy nie mogli protestować. A teraz drugie pytanie. A dlaczego spółka Skarbu Państwa LHS dała 1 300 000 kary za zorganizowanie legalnego protestu? Spółka Skarbu Państwa, wasza, nasza spółka Skarbu Państwa napadła jednego z naszych organizatorów rolników. Tutaj ze Świętokrzyskiego. 1 300 000, prawie 1 300 000 plus oskarżenia karne. Panie ministrze, nic pan, nie, tak, nie jest pan decyzyjny, trochę pan wie, ale nic pan nie może, no to chociaż może pan niech się ruszy w sprawie tego LHS-u, niech ich pan chociaż dociśnie, żeby się wycofali z kary. No bo szanowni państwo, no po co się to robi? No oni i tak przerżną tą sprawę, ale ten rolnik będzie musiał latami chodzić na rozprawy sądowe. Będzie musiał wyłożyć potężne pieniądze, żeby się obronić przed polską spółką Skarbu Państwa, która należy do nas. Ale robi się to po co? Po to, żeby wystraszyć nas, organizatorów, żebyśmy nie robili protestów. Panie ministrze, kolejna kwestia. Pan może nie jest świadomy tego. My tutaj naprawdę jesteśmy bardzo delikatni. Ale czy pan wie, ale myślę, że pan wie, bo pan nie pojechał z tego co wiem, do protestujących na granicę. Czy pan zna ich nastroje? Chyba pan ich nie zna, bo to nie skończy się na tych protestach, to nie będzie łatwe porozumienie. Oni są tak silnie zdeterminowani i dobrze, doskonale wiecie, że jeżeli nie będzie porządku z granicą, oni z tej granicy nie zejdą. Także nastroje rosną. Nigdy takich protestów nie było. Mówi się, że za czasów Lepera to były bardzo duże protesty. Teraz są 10 razy większe. I na jesień będą 100 razy większe. Bo nawet jeżeli dacie te pieniądze, te parę miliardów, to będzie takie wprawienie nas w agonię. Ale przecież się, no bądźmy realistami. Przecież ta cena zboża się nie zmieni wcześniej jak za 2 lata. No bo dlaczego ona by się miała zmienić? Ona się nie zmieni. Szanowni państwo, musicie to wiedzieć, ona się nie zmieni. Musicie się szykować na kryzys, na bardzo duży kryzys. Każdy niech się broni, robi co może. Nawet jeżeli będzie jakieś dofinansowanie, to wątpię, żeby państwo miało na tyle pieniędzy, żeby w jakiś sposób to czy ugasić. Ale proszę państwa, jeżeli nawet będzie ta dopłata, to połowę my musimy się złożyć, a drugą połowę miasto. Przecież nie ma jakichś pieniędzy czyichś. Nawet jak są z Unii Europejskiej, to są to nasze pieniądze, prawda? Więc my musimy te pieniądze wyłożyć, żeby samemu sobie
pomoc. Trochę się to robi też tak celowo, żeby miasto napuścić na wieś, a no bo to miasto będzie musiało dołożyć. Ale dlaczego mamy ciągle jakieś dopłaty do czegoś dokładać? Przecież wystarczy jednym pismem zamknąć granicę, wprowadzić cło i jest po temacie i czekamy za 2 lata, może się sytuacja wyprostuje. No bo na pewno ona w ciągu roku się nie wyprostuje, bo mamy 2 kwestie. To, co pan minister tutaj też trafnie powiedział, że ceny na rynkach światowych są niskie. Na nie pewnie nie mamy jakiegoś wpływu, ale nie dość, że niskie, no to tutaj my jeszcze dostajemy łupnia od strony naszego sąsiada, czyli importu z Ukrainy. I teraz tak. No pytanie, no przecież też my tutaj jesteśmy świadomi, że my nie pomagamy ukraińskim rolnikom, tylko potężnym biznesom, które mają po 700, 600, 300 tysięcy hektarów. No to dlaczego my, biedni rolnicy, mamy się składać na to wszystko? Teraz, szanowni państwo, byłem kiedyś na targach, na takim malinowym faktory, czy borówkowym faktory, jednym i drugim. I tam był taki rolnik, przyjechał z Ukrainy. Nie rolnik. Biznesmen z Ukrainy, który chce zainwestować w rolnictwo. I co on mówi? Że na Ukrainie dofinansowanie do plantacji na przykład profesjonalnych malin, generalnie owoców miękkich, jest dopłata 75% do zakładania plantacji. I teraz tak, no niby jest wojna, trzeba pomóc, słusznie, no ale tak, no to my będziemy się składali na amunicję, na czołgi, a oni będą za te pieniądze rozwijali swoje rolnictwo. No to o czym my mówimy? Panie ministrze, no o czym my mówimy? Trzeba trochę spojrzeć na to tej holistycznie, nie tak jedno, że krótko. No pan tutaj tak, no coś będziemy rozmawiać, my od miesiąca protestujemy, a pan no dalej będziemy rozmawiać. No ja wiem, że no pan przyjechał z nami rozmawiać, tutaj wdzięczni jesteśmy. Oczywiście, ale nam nie chodzi o rozmawianie, nam chodzi o załatwianie sprawy. Panie ministrze, jeszcze raz powiem, z całym szacunkiem do pana. Panie ministrze, my nie płacimy panu za rozmowę, my płacimy panu za działanie. To jest tak, jak ktoś idzie do roboty, pracodawca mu każe robić to, to i to. Nie robi, wywala go. I my żądamy od pana, żeby pan za nasze pieniądze nas reprezentował, nie tylko rozmawiał, ale walczył. Byłem w sobotę tutaj, w niedzielę byłem, pracowałem w ministerstwie, pracuję po ileś godzin, od kiedy jestem ministrem, przyjeżdżam na 7, wyjeżdżam o 20 z pracy. W związku z tym, wie pan, ja umiem pracować i tak też pracowałem w Brukseli, tak też pracowałem w gospodarstwie, ale to wiadomo, tak żeśmy zostali wychowani na wsi, że umiemy pracować. Jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, ma pan rację, tylko infrastruktura krytyczna odnosi się do 2 obszarów, do obszaru pomocy humanitarnej i militarnej. I ten obszar jest określony infrastrukturą krytyczną, nie jest określony infrastrukturą krytyczną obszar, gdzie rolnicy protestują. Ubolewam i nie wiem, na jakiej podstawie jest ten pan karany. Będę stawał w jego obronie. Nie wiem, jak on naruszył prawo, czy zrobił to świadomie, celowo, czy nieświadomie. Panie ministrze, prawa nie naruszył. My jako organizatorzy zgłaszamy, jeżeli urząd gminy, burmistrz wydał decyzję, on tak naprawdę, jeżeli ktoś tam w tamtym przypadku naruszył prawo, to burmistrz, czyli generalnie samorząd. Panie ministrze, i teraz tak, zadeklarował pan, super. Pytanie kiedy? Jutro, do której godziny? Bo oni nie zamierzają czekać długo. To jest sprawa nagła. Nie może być tak, że my w swoim państwie jesteśmy zaszczuci przez spółkę Skarbu Państwa. To jest nasza spółka i ona ma też nas reprezentować. Nie ma transportować zboża, nie naszego, które nas zażyna, tylko ona ma działać na naszą korzyść. Panie ministrze, taka prośba, deklaracja. Już przekażę tutaj panu telefon, odezwie się pan do organizatora i pan mu pomoże.
Pytanie, do której godziny? Nie, obiecuję, że wezmę telefon, obiecuję, że będę dzwonił i obiecuję, że pana poinformuję o tym, co uczyniłem. Nie wiem, na ile to będzie skuteczne. Jeśli... Ja wiem, że państwo możecie klaskać, no ale proszę państwa, no przecież ja traktuję państwa poważnie, nie powiem, że ja mogę zastąpić prokuraturę, sędziego, że ktoś, są jakieś zasady, które obowiązują w tym państwie. No to ja nie jestem, nie mam jakiejś władzy, która by była ponad systemem. No proszę państwa, no myślę, że każdy z nas to wie, ale oczywiście można się pośmiać z ministra, bo jesteśmy razem, on jest sam. No śmiejcie się państwo. Proszę państwa, jeśli chodzi o pana, ja pana świetnie obserwuję pana. Jak pan chce wiedzieć, kim jestem, to z 80 roku jestem wiceprzewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych w Kielcach. Pan nawet nie wie o tym, wie pan, byłem jednym z założycieli. Szacunku trochę dla mnie pan powinien mieć. Wie pan, za to, że pan dziś jest ministrem i walczyliśmy o tę wolność, którą wie pan dziś realizuje, to pan powinien mieć wielki szacunek dla mnie, proszę ja pana, szacunek, a pan mnie ubliża. Ja mam szacunek, ale pan cały czas neguje każdą moją wypowiedź i ja się z tym nie zgadzam, że pan neguje wszystkie moje wypowiedzi. A mam szacunek za to, co pan zrobił dla Solidarności, bo proszę pana, od Solidarności zaczęły się przemiany w Europie. Zdelegalizowaliście nas. Tak było. No proszę pana, w Sejmie pamiętam tego profesora, który delegalizował nasz Związek Solidarności z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To w sercu, wie pan, się nosi, to się pamięta. A pan dzisiaj z tej wolności korzysta. Niech pan nie upolitycznia tego spotkania. Niech pan nie upolitycznia, bo upolityczniliście te protesty. Tak jest. Macie odpowiedź. To są protesty polityczne. O sprawy związane, że protesty, w większości protesty powstały w wyniku samoorganizacji grup. Grupy, które się zebrały poprzez internet. I na 270 czy 280 protestów, większość to były protesty, które powstały tak w wyniku zebrania się określonej grupy. Jeśli chodzi o problem, pan powiedział pieniądze. Tak, pieniądze, które są w Ukrainie, w Unii Europejskiej są pieniądze składkowe. I tam też są nasze pieniądze i my już niedługo staniemy się płatnikami netto. To znaczy, że już będziemy brali mniej niż, a więcej płacali. Po prostu to wynika z wielkości naszego dochodu i są takie zasady ustalone i przy pewnym poziomie rozwoju mamy taką sytuację, że będziemy wpłacać więcej niż brać z Unii. Mnie się nasuwa takie pytanie. Ja tutaj mam taką kamizelkę. Pana kolega, pana zastępca, wiceminister Kołodziejczak w ubiegłym roku powiedział, że jesteśmy związkiem kanapowym. A myśmy, proszę pana, z kolegami, pan chodził razem ze mną pod pachę, pan mnie trzymał, w Staszowie. I wtedy to nie był protest polityczny. Bo kolego Rafale, byłeś chory. Ale jak nie byłem chory, a chyba na głowę. Jak inna bo wtedy się odważyłem chodzić przeciwko, wtedy na PiS, przeciw rządowi PiSowemu, na który głosowałem. I wtedy chodził pan z nami. W koło chodziliśmy w Staszowie dookoła tego ronda. Pan był ze mną, z Konarskim chodził pan. Przyjechałem, byłem, przyjeżdżam teraz. Przyjeżdżałem kiedyś także. Przyjeżdżałem także wcześniej na protesty. Tak, koledzy, ja to podsumuję, bo jak na razie to nic do niczego nie dochodzi. Trzeba przyznać, że jako jedyny poseł przyjeżdżał, czy do Sejmiku, czy do Staszowa, jak my protestowaliśmy. Jako jedyny poseł, ja to przyznaję, bo był, z nami był i miał rozwiązania, miał karteczki, miał wszystko. Wszystciutko było, ale teraz ja co podsumuję. 24 minister przyjechał razem z wicewojewodą. Porozmawialiśmy, wymiana była słów, to wszystko okej. Okay. Stójcie do wtorku, do 27, bo jadę do Brukseli rozmawiać. To był 27 lutego.
Tak było, to było, to do wtorku czekajcie. Czekaliśmy do wtorku, staliśmy, był śnieg, był deszcz, w końcu obudziły się izby, przywiezły nam namiot, żebyśmy nie zmokli. O co chodzi? Teraz wyskoczył, znów minister przyjechał do nas. Nie wiem, skąd miał informację, bo nagle media przyjechały. Za czym przywitałem się z ministrem, pani z Targu do mnie dzwoniła, czy już jest. No to nie wiem, no Jasnowidz, ta pani jest z Targów. Dzisiaj mamy czwarty i od 24 stoimy, brak konkretów. Brak konkretów. To panie ministrze, ile będziemy jeszcze tak stać? Jeśli moja osoba ma pomóc w tym wszystkim, to będę deklaruję tutaj ministrowi, będę stał do żniw. A jak będę miał jakieś tam rachunki za światło, za prąd, do ministra będę wysyłał. Niech minister mi opłaca, ja będę stał. A ja wyślę moich rolników, bo ja mogę powiedzieć, bo my tutaj tworzymy wspólną rodzinę. Pojadą, będą kontrolować wagony, te artykuły spożywcze i będziemy tego. A to reszta niech idzie po prostu do lasu na grzyby, jak są nieefektywni. Bo po co będziemy utrzymywać? Z naszych pieniędzy, z naszych podatków żyjecie i my to wymagamy. Czy to był PiS? Tak samo, my to zwracaliśmy uwagę, zwracaliśmy, że jest problem zbożu. Teraz nagle przed wyborami parlamentarnymi wszyscy byli od prawicy do lewicy. Wszyscy byli od prawicy do lewicy ekspertami zboża. Ale w grudniu Wawrzyłę i Konarskiego zrobić pajacem to wszyscy umieli. I to trzeba przyznać, bo później w marcu to wszyscy byliście ekspertami, czy to z prawicy, czy z lewicy. Jak się zapytałem, czy jednego tutaj, jest tutaj na tej sali, nie będę już mówił kogo, czy idzie na protest, to przeciwko któremu rządowi będziesz protestował? Ja będę nie będę protestował przeciwko rządowi, tylko protestuję, po prostu protestuję, bo są ceny niskie. Nie mamy gdzie sprzedać, bo po prostu idzie cały czas z Ukrainy. To my będziemy stać. Dzisiaj jest czwarty. 4 marca, ja sobie tutaj notuję, 4 marca. I panie ministrze, ile ja jeszcze mam z tą rodziną, bo to jest, ja nazywam ich rodziną. Ile mam stać? Żona z dziećmi w domu jest. W polu jeszcze nie byłem, bo nie mam pieniędzy. Niech mi minister powie, ile ma stać ten Wawrzyło z tym Konarskim, z Łukaszem Piekarą, ze Sofinem, mogę to wymieniać z każdego z imienia, z nazwiska. I ile my musimy tutaj stać? Albo se minister żarty robi, po prostu, bo w sobotę przyjechał telewizja, wszyscy byli, a dzisiaj no nie ma, no bo może nikt nie poinformował, ale pani Marzenka pisze, bo się boi Targów, ale my poczekamy, na razie do piątej daleko, na pewno nie będzie minister głodny, ani po prostu wojewoda, bo mamy jajecznicę, jajka my kupili po te 26 groszy, mamy bułeczki, mamy te pączki po 16 groszy z Biedronki, mamy nawet alkohol po 9 zł. To na pewno załatwimy to wszystko. Będziemy dbać, nikt głodny nie wyjdzie, żeby miał siłę podjąć tutaj i dzisiaj musimy podjąć jakieś działania. Nie to, że będziemy stać, że będzie minister, bo pojechał minister do Brukseli, czekamy, co w tej Brukseli było powiedziane, jakie skutki, czy cośkolwiek było, czy minister chociaż podjął jakieś decyzje, bo jestem bardzo ciekawy. Skoro wcześniej się dało zamknąć na chwilę przed wyborami granice, to teraz też da się zamknąć, bo inaczej z Unią się nie da rozmawiać. Najpierw trzeba zamknąć granice i wtedy z nimi rozmawiać, bo tak to sobie można mówić, możemy tu mówić, bo ile chcemy możemy mówić i to nic nie da. Trzeba zamknąć granice przede wszystkim, bo to jest geneza problemu i dopiero coś można robić wtedy. Panie ministrze, bo żadne dopłaty tu niczego nie zmienią. Wcześniej mieliśmy dopłaty, były dopłaty i kto się na tym wzbogacił? Skupy się wzbogaciły przecież na tych dopłatach. No nie pamiętacie już? Rzetelna polityka rolnictwa. Dopłaty nic nie pomogą, bo to nie jest geneza problemu. Wszelakie wnioski o dopłaty do zbóż do wszystkiego, ale dobrze wiemy,
że sam minister Wojciechowski mówił, że Parlament Europejski działa tak, można powiedzieć, do końca kwietnia. I później już te władze nie będą urzędowały, bo już będzie wygaszanie parlamentu przed wyborami. To co oni nam załatwią? Oni nam nic nie załatwią. Żadnej odpowiedzi pan nie dostanie od nich, bo to już jest koniec parlamentu, można powiedzieć. Dziękuję. To nie są koniecznie część zmian, powinien zrobić parlament, ale te, które ja wnioskowałem... Państwa determinację, poświęcony czas. Ja przyjechałem, bo obiecałem i panie przewodniczący, nie przyjechałem po to, żeby państwa odciągać od protestu, targów. No, zrobicie co uważacie. Niech pan nie wmawia mi, że ja mam tu jakieś intencje. Obiecałem, że przyjadę. Ja chciałbym, żebym przywiózł takie propozycje, takie rozwiązania, z których byście państwo byli zadowoleni i wyszli byście dzisiaj powiedzieli tak, zgadzamy się, rozwiązujemy. Nie ma takiej sytuacji. Ja będę dalej rozmawiał na szczeblu rządowym. Lojalnie państwa o tym uprzedzam. Nie chowam się, przyjeżdżam. Oczywiście ja rozumiem wyjątkowość sytuacji rolnictwa. I dlatego o tych sprawach rozmawiam i proszę mi wierzyć, że czynię wszystko, żeby przekonać, żeby rozwiązać sprawę. Co jest możliwe, zobaczymy. Ja staram się i chciałbym, tak jak powiedziałem, przyjechać tutaj, i żeby były problemy rozwiązane. Panie ministrze, że tak powiem, a mnie się nasuwa taka myśl prosta jak drut. Wystarczy zweryfikować listę Kołodziejczaka, sprawdzić te chlubne firmy, które sprowadzają do nas masowo zboże ze wschodniej granicy, dla nich zrobić cumek, zamknąć, dziękuję. Panom już dziękujemy. Wy na razie zrobiliście tyle złego, że praktycznie cały kraj protestuje nie przeciwko panu, bo my nie jesteśmy przeciwko panu, tylko przeciwko tym ludziom, którzy, proszę pana, nam tutaj robią szkodę. Tym szkodnikom typu złote ziarno i będę jak mantra powtarzał typu karpią. Ich zapomnieli na Wigilię, że tak powiem, ubić, tylko zostawili ich i oni nam teraz szkodzą. I zrobili grube miliony. I to po zamykaniu sprawy. Przepraszam bardzo, panie ministrze, proszę o uwagę. Krótko, ja mam tylko 4 pytania i oczekuję odpowiedzi tak lub nie. Zapisałem sobie na kartce, żeby były sprecyzowane i żeby to szybko poszło. Tak jak już wcześniej mówiłem, produkujemy mleko. Jestem przedstawicielem, powiedzmy, branży mleczarskiej, tak? Pan wicewojewoda, już mieliśmy się okazję spotkać. Pamiętam, mam nadzieję, że pan zapisze moje pytania, żeby później móc powtórzyć panu ministrowi. Czy ministerstwo, i z panem na czele oczywiście, jest w stanie uregulować polski eksport produktów mleczarskich w przypadku całkowitego zamknięcia granicy? Tak lub nie? Odpowiadam, jeśli my zamkniemy granicę, to nie może być taka sama odpowiedź ze strony ukraińskiej. Dziękuję. Następne pytanie. Mam drugie pytanie. Czy pan, że powiedzieli, to my też mamy zamknąć, jak wy zamknięcie? Chciałem zapytać, czy jest taka możliwość, żeby pan minister, jako minister rolnictwa, wspólnie z innymi sektorami, mógł objąć cały sektor rolno-spożywczy, w tym małe gospodarstwa rodzinne, tarczą energetyczną po 31 czerwca? Co z 30, przepraszam, bo pomyliłem się z lipcem. Co znaczy małe gospodarstwa? Takie, jakie tutaj przeważają na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego. Nie chodzi mi o jakieś duże, rozwinięte gospodarstwa, nie wiem, 1000 hektarów, 300, 500, nie znam się na tym. Powiedzmy, nie wiem, jakiś limit od 0 do 100 hektarów. Nie, pytam, bo nie znam szczegółów, nie odpowiem panu w tym. Kolejne pytanie.
No, interesuje mnie tylko odpowiedź tak lub nie, albo nie wiem, no, bo już takiej wcześniej nie było opcji, teraz już jest. Trzecie pytanie lub propozycja. Czy jest pan w stanie wyjść z prośbą czy z postulatem do Ministerstwa Finansów o zlikwidowanie podatku plastikowego, który został wprowadzony z 1 stycznia tego roku? Wie pan, o czym mówię? Nie, nie jestem w stanie. Nie pan jest w stanie. Wszystkie przedsiębiorstwa, które przetwarzają żywność, czyli mleko, mięso i tym podobne, bo nie będę tutaj wyszczególniał, są od 1 stycznia objęte podatkiem od plastików, czyli opakowań od... Pana, mogę o to wystąpić, ale nie wierzę, że to będzie zrealizowane. Proszę pana, w naszym... Mogę o to wystąpić, ja panu jasno mówię. Skala, jaką na przykład będzie płaciło podatek nasza mleczarnia, to jest około 1 000 000 złotych rocznie. I teraz ostatni punkt. Myślę, że wzbudzę tutaj niepokój lub niechęć do mojej osoby, ale chciałbym i wnioskuję o powołanie nowej komisji do zarządzania funduszem promocji mleka, która według mnie niestety w tym czasie nie istnieje. Polska Federacja Producentów Mleka i Hodowców Bydła za tamten rok wzięła 4,6 miliona złotych, Polska Izba Mleka 3,7 miliona złotych. Gdzie mamy reklamę mleka? Mam świadomość, że dziękuję jest bardzo. Tu się z panem zgadzam. Panie ministrze, jeszcze mam jedno pytanie, bo obok granicy ukraińskiej jest granica białoruska i z tego co pamiętam, to Białoruś też chyba nie jest w Unii Europejskiej. Jak ten problem jest rozwiązywany? Tam z Białorusi mogą wysyłać do Polski bez cła, czy nie mogą? Jest handel artykułami rolno-spożywczymi z Rosją, z Ukrainą nie jest objęty sankcjami. A Ukraina naciska nas, żebyśmy objęli sankcjami handel z Rosją i z Ukrainą i z Białorusią. Ja osobiście uważam i taki rozumiem pogląd, że są bardziej skuteczne sankcje wobec Rosji niż zakaz handlu artykułami rolno-spożywczymi, nawozami i tak dalej. Jak wiecie państwo, ja się też wypowiedziałem za tym, żeby dopuścić import nawozów z Rosji. Takie jest moje stanowisko, ale jednocześnie Ukraińcy bardzo nas naciskają, żebyśmy zablokowali także Rosję, Ukrainę. I podobnego zdania jest Litwa, Łotwa, Estonia, bo oni wręcz uważają jasno, że zagrożenie dla nich po Ukrainie jest największe i uważają, że Ukraina walczy w naszej wspólnej sprawie, co trzymają dużo racji i nie pochwalają naszych działań, naszych blokad wobec Ukrainy. Uważają, że jest to przeciwdziałanie Ukrainie i wiele jest też taki pogląd panuje wśród wielu Polaków, a także w Europie i świecie. Ja tłumaczę, że trzeba oddzielić pomoc humanitarną, militarną od spraw gospodarczych. Jej udzielamy, Polska udzieliła pomocy humanitarnej, gospodarczej wszyscy udzielali. I indywidualnie, i samorządy, i państwo, a nie można, błędem było przez Unię Europejską podjęcie decyzji o otwarciu granicy i pełnej liberalizacji handlu, bo to doprowadziło do nadmiernego napływu towarów. Można powiedzieć, że Ukraina jest w Unii Europejskiej w ujęciu gospodarczym, bo ma wolny dopływ na rynek europejski, a nie jest w Unii Europejskiej w sensie standardów, wymogów jakościowych i tak dalej. I to wsparcie płacą najbardziej rolnicy krajów granicznych. I to w takim tonie mówiłem też na spotkaniu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. W takim tonie też mówiłem na rządzie, w takim tonie rozmawiam z Tuskiem. Tusk to samo podnosił w rozmowie z Zełenskim. Ukraina próbuje wykorzystywać sytuację swoją, uważając, że jej się to należy z tytułu tego, co czyni na rzecz walki. Panie ministrze, my nie jesteśmy przeciwni pomocy. Tylko żeby to było, po prostu... Ja tego nie powiedziałem. Godnie chcemy żyć i pracować. Panie ministrze, co z tą Brukselą 27? Co tam było ustalone w tej Brukseli? Bo my staliśmy do tego wtorku.
i stoimy do tej pory. Co tam minister ustalił w tej kontroli? Mówiłem panu o czym, co podnosiłem, mówiłem państwu, jakie stawiałem wnioski i czego się domagałem. I ja ubolewam, że Bruksela prowadzi rozstrzygnięcia bardzo powoli i to jest też jedna ze słabości Unii Europejskiej, ale no, na tym to wszystko polega. Z tego, co pamiętam... Nie będę panu mówił, że pewne rzeczy zostały tam rozwiązane, jeśli zostały tylko zgłoszone. Proszę pana, uczciwie do bólu państwu mówię, co zrobiłem, że sam nie jestem zadowolony z tych efektów, ale to, co miałem z tego tytułu, wysłać list, nie przyjeżdżam, bo Unia Europejska nie odpowiedziała pozytywnie na moje postulaty, nie przyjeżdżam, bo jest inny powód. No przyjechałem uczciwie, żeby z wami rozmawiać, mając pełną świadomość sposobu przyjęcia, że nie są to propozycje, na które państwo czekacie. Panie ministrze, to po prostu tak, podkreślimy to. Pan minister pojechał tak, bo my zadaliśmy w sobotę pytania 24 lutego. Dopłaty do zbóż, bo jest kryzys, żeby ci, co sprzedali te zboża, czy mają w magazynie, ile do tony, jak to było. Tak, pojadę do Brukseli, będę rozmawiał. Dopłaty do nawozów. Nie odpowiedziałem panu, że tak, będę rozmawiał i przywiozę panu odpowiedź. Dopłaty do nawozów. Dopłaty różne i różne inne tematy tak samo. Jadę tego. To pan minister tylko pojechał po prostu złożyć to, ale na razie nie mamy odpowiedzi. A kiedy możemy dostać tą odpowiedź? Proszę pana, mówiłem jednoznacznie, dosadnie, nie krzyczałem, nie waliłem pięścią w stół. Chciałem się przekazać to w sposób merytoryczny. Mówiłem o trudnej sytuacji. Proszę odsłuchać moje wystąpienie, jest dostępne i macie państwo odpowiedź. To nie jest tak, że ja przyjadę i tam wszyscy oczekują, co Siekierski będzie mówił. Jestem jednym z 27 ministrów. I jako pierwszy rozpocząłem sprawy związane właśnie, to ja pierwszy mówiłem, że rolnicy swój dialog w sprawie rolnictwa rozpoczęli na protestach, blokując drogi. I o tym mówiłem i też miałem śmiałość razem z ministrem rolnictwa Belgii wyjść do protestujących rolników. To też jest dostępne na tym. W związku z tym, proszę państwa, ja wiem, mówię to po raz kolejny, że państwo to nie sankcjonuje, ale nie obciążajcie mnie za rzeczy, które nie są w moich kompetencjach i za rzeczy, których w waszej ocenie nie zrobiłem, choć je podejmowałem. Chciałbym, żebyście dokonywali w tej względzie sprawiedliwego osądu. Ja przyjechałem, rozmawiam. Panie ministrze. Mogło mnie tu nie być też. Panie ministrze, ja podkreślałem tak samo 24, że jak idzie LHS ze zbożem, blomby są na pierwszym i ostatnim wagonie. Czy to zostało sprawdzone? Co z firmami, które nadal to sprowadzają? Od prawicy do lewicy. Nazywajmy to wszystko po imieniu. Nawet Kujawski, czy po prostu Polskie Młyny. Kto jest właścicielem Polskich Młynów? Komagra, kto jest właścicielem? Karp, kto jest właścicielem? Tylko Karp to jest Rafał, Karp to tylko jest pionek. Kto jest właścicielem? Zacznijmy od tych grubych ryb. Jak oni nie będą sprowadzać i nie będą rozsyłać tutaj na naszym rynku zbóż, to my będziemy godnie to sprzedawać. Według cen Matiwu będziemy sprzedawać. A tak to się teraz, cena Matiwu się nic nie jest proporcjonalna do ceny w Polsce. Dlaczego tak jest? Zatrzymaliśmy tutaj Bioagrę i Komagrę. Później nie przyjechał żaden samochód tutaj tędy. W jednym dniu jechało 26 samochodów. Panie ministrze, czy musi się wysypać tutaj zboże na tym rondzie? Żebyśmy my udowodniliśmy. Jest ta lista. Pan minister też ma, Kołodziejczyk też ma. Wszyscy mieli rozwiązania. I on te listy, ci co są na tych listach, nadal ściągają. Co my mamy? Mamy zostawić nasze gospodarstwa do bankructwa doprowadzić? Bo ktoś co robi jakieś lody kręci? Bo tak można powiedzieć. Cedrop, Morawiecki. Kto się nie weźmie za to? Komagra. Kto jest w tego? Komorowski. Młyny Polskie, Pawlak.
Próbela. Wszyscy widzimy, próbela, wszyscy mówimy, bo PiS Młyny Polskie Pawlak nie sprowadzali zboża, wystąpili z tym. A kto wyjaśnieniem. Jest w Młyny Polskie, kto ma? Nie sprowadzali zboża. A kto ma Młyny Polskie? No jest lista. Panie ministrze. Patrzymy się i mamy pozwy, bo jest dużo nieścisłości na tej listy. Jest dużo nieścisłości. Tak, panie ministrze, ja powiem tak. Ja powiem tak. Rafał Karp. Ja powiem tylko tak. Jest na tej liście Rafał Karp. Do lokalnych tutaj skupów wozi. Czy mamy go wysypać tutaj na tym rondzie? Derendarz. Łódzkie. Czy jechali na Łódzkie? Jest. Agroas. Czy musimy wysypać to? Niech mi minister powie, skąd oni biorą zboże. Jadą tam. Jak pojedziemy osobówką, gdzie są ładowane? Idą wagony do portu, a z portu na ciężarówkę jest ładowane. Panie ministrze, przerabialiśmy to już z Kowalczykiem. Panie ministrze. Zgłosiłem to do różnych służb, że zboże, które wyjeżdża w tranzycie, zdejmowane są plomby na granicy i wraca z powrotem. I to jest też... rozwiązanie. I co te... My tych służb nie znamy. Jakoś ich nikt nie spotkał na ulicach. Musieli załatwić celników, żeby mogli samochody sprawdzić. Nie było to takie proste, prawda? No. Poza tym, niech mi pan powie, jak cała Europa strajkuje, to jakie ma Unia podejście do ludzi? Żadne. Lekceważą sobie Europę. To po co to zgromadzenie? Po co to zgromadzenie Unii Europejskiej, jak oni nie umieją rozwiązać problemów ludzkich? Dobrze, zapytam panią, niech pani zapyta swoje młode pokolenie w otoczeniu pani, czy chciałby, żeby wyjść z Unii. Czy do 20 lat jesteśmy w przyszłości? Tak? No nie wiem. Chciałbym... badanie, wiecie państwo, może macie prawo tak mówić, choć do badania pokazują, że ponad 70% społeczeństwa jest z obecnością w Unii, głównie ludzi młodszych. Wie pani, to jest tak, że jak byliśmy w Unii, nie byłoby wolnego przepływu osób, wyjazdów innych. To nie to. Panie ministrze, panie ministrze. Panie ministrze, wejście do Unii. Panie ministrze, wejście do Unii, to maszyny podrożały o 100%. O 100%. Na Ukrainę, przypuśćmy, ja u mnie w gospodarstwie pracuję Deutsch. Jest AdBlue, filtr cząsteczek stałych. A dlaczego na Ukrainie ten sam producent nie sprzedaje tak samo z AdBlue, ze wszystkim? To co, oni inaczej są? Czy oni tak samo żyją to jak my? I teraz Unia chce wejść Ukraina chce wejść do Unii. Nie żyją tak jak my, bo to zgadzam się z panem sąsiadem, który powiedział, że te pieniądze nie trafiają do budżetu, nie trafiają do biednych rolników, trafiają do oligarchów. I to jest problem, na który też mówiłem w Unii Europejskiej, że Unia Europejska musi zweryfikować, może wyjechać Stany Zjednoczone tą pomoc, bo część tej pomocy w Ukrainie się rozchodzi i wiadomo w jakim trybie. No ale czy to ma nas, ma tak nas nastawić, żebyśmy nie pomagali tym biednym Ukraińcom, bo jak popatrzy się na strukturę tych, którzy stali w Europie, w Polsce, to najbardziej energiczni wyjechali do Kanady, do Stanów, do Szwecji. Tu zostały głównie panie z dziećmi, które nie miały odwagi jechać dalej w świat i chcą zostać bliżej swojego kraju. Kraju, który jest przyjazny Ukrainie. I to też jest problem. To też jest problem, który jest dla nas i pewną szansą, i pewnym obciążeniem. Panie ministrze, mam takie pytanko, albo w sumie zabiorę na chwilę głos. Cały czas mówicie o dopłatach. Po co te dopłaty? Dlaczego wy chcecie płacić pieniędzmi podatników za swoją nieudolność? Czy my w Polsce nie mamy ziemi, żeby produkować zboża, ogólnie żywność? Weźmy pod uwagę eksport, import. Popatrzmy, ile w kraju jest potrzebnej żywności i zostawmy tą żywność i bierzmy wszystkie zboża, przetwarzajmy w pierwszej kolejności nasze. Nie ściągajmy z innych krajów.
jak są braki. Pan odpowiada, proszę Państwa, w roku 23 wyeksportowaliśmy za 52 miliardy euro, a zaimportowaliśmy za 33 miliardy euro. 19 miliardów euro mamy saldo dodatnie. Oczywiście w tym... To, że ukraińskie jest tańsze i akurat dwa razy więcej mogło przyjechać. I bilans się zgadza, ale jest dwa razy więcej zboża. To co panu podawało. Panie radny, pan wie, że pan manipuluje danymi. Niech pan mówi z tego... Przecież to jest logiczne, ile kosztuje ukraińskie zboża, ile nasze. Ja mówię o danych, które są dostępne. Możecie sprawdzić tam, jeśli chodzi o wielkość eksportu i importu. Tanie zboże w Ukrainie wynika z wielkiej skali produkcji, z tanich nawozów i że po prostu no jest jako ziemi. To jest co innego niż u nas. Też jest inna skala produkcji w gospodarstwie, to ma 500 hektarów, a inna, która ma 50. Panie ministrze, ja powiem o panu o statystyce, może tak żartobliwie. Baca mówi, że dwóch chłopów po 40, to jest 80 lat, to jest dwóch czyste statystycznie chłopów dwóch po 40 lat. A Baca mówi tak, ja mam 65, wnuczek 15. Jak trzeba iść na baby, to nie ma z kim iść z tym. No i to tak jest z tą statystyką tutaj, tak samo. Ze statystyką się zgadzam, obraża pan panie. Panie ministrze, ale mi pan nie odpowiedział. Dlaczego chcecie płacić pieniędzmi Polaków za waszą nieudolność polityczną? Dlaczego? Pana jest taka ocena o nieudolności politycznej. Po co nam te dopłaty? Większość Polaków w roku 2003 zadecydowało o wejściu do Unii. Przekonywał nas do tego wiele wybitnych osób, łącznie z naszym ówczesnym papieżem. I czy to jest, proszę pana, niech pan popatrzy realnie na zmiany, które się dokonały w Polsce w ciągu tych 20 lat i także w rolnictwie. W związku z tym niech pan jest pan zbyt inteligentny, żeby pan tego nie widział. Niech pan się nie popisuje, bo nie wierzę, że pan tego nie wie. Reasumując, no to tak, no mamy porozumienie, mamy tutaj, mamy odpowiedzi, które tak summa summarum mówią nam o tym, że... Tadam, ja nawet nie musiałem tego mówić. Ja to podsumuję. Napiszemy tu jako grupa robocza, porozumienie. Nic nie mogę, podpiszemy się wszyscy. Z zielonego miasteczka pieczątkę mam, przybijemy. Znaczy, obawiam się, że w tym wszystkim, że tak naprawdę... Bo my tu się nie spotykamy do przyjemności. 22 dni, za 2 godziny będzie 23 dzień. Panie ministrze, zamieńmy się na stołki, wybierzemy tutaj jakiegoś rolnika, żeby nie ja, bo później powiedzą mi, doszyją czy coś. Wybierzemy jakiegoś rolnika, zamienimy nasz stołki. Minister pójdzie do niego na gospodarstwo, a ten rolnik może będzie miał lepsze rozwiązanie. Nie wiem, szukajmy gdzieś wyjścia, bo po prostu nie mamy, na razie jesteśmy tutaj od 12 lutego, no i nie ma rozwiązania na razie. Panie ministrze, mam jeszcze jedno pytanie. Cały czas jest mowa o wysokich cenach nawozów, bo są wysokie. Przed wojną, jeżeli się pan minister orientuje, cena saleszczaku to była około 850 zł. Gdy wybuchła wojna, wszyscy tłumaczyli, że gaz bardzo zdroża, bo jedna megawattogodzina poszła aż do ceny 370 ponad euro. W tej chwili gaz, jedna megawattogodzina kosztuje niecałe 24 euro. A wiadomo, że przy produkcji nawozów azotowych jest potrzebny gaz, bo wszyscy o tym mówili. Dlaczego te nawozy nie spadły, tylko dalej są po tak wysokiej cenie? Mamy 5 zakładów z większością spółek Skarbu Państwa, które produkują te nawozy. To czemu my tych nawozów nie możemy mieć tanie jako rolnicy chociaż na osłodę? Też musimy się pytać Unii, nie wiem, bo już nie wiem kogo się pytać. Proszę pana, te zakłady są w ukrytej upadłości, jeśli chodzi o zakłady azotowe. W takiej są sytuacji. Jakby wygenerowały w kółku prawie
4 miliardy złotych. Nie ja doprowadziłem do tej sytuacji. Panie ministrze, mówi pan minister, że my się tutaj popisujemy, ale proszę nas szanować, bo my się tutaj nie popisujemy. Panie ministrze. Odnosiłem to do każdego rolnika. Nie popisuj się. Proszę pana, niech pan nie interpretuje. Odnosiłem się w pewnym momencie do pojedynczej osoby. Do osoby, do, osoby, do mojego, może powiedzieć, znajomego od wielu znajomego lat radnego, a nie odnosiłem się do państwa. No, niech pan nie uogólnia tych poglądów, bo to już jest, to jest niefer. Nie, niech pan znowu nie kombinuje, że ja obrażam kogokolwiek. Ja nikogo nie obrażam. Ono już jest należnym szacunkiem, w związku z tym bardzo bym prosił pana, bardzo grzecznie też się odnoszę do pana. Panie ministrze, czekamy jakieś rozwiązanie, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ja może chwilę, bo tak jeżeli chodzi o podsumowanie, no to nie ma podsumowania, bo nie ma co podsumować. Jedyną rzeczą, która tutaj zaiskrzyła i została powiedziana, to ta umorzona czwarta rata podatku. No jest to jakiś konkret, tak. No, chociaż przez ten konkret nadajmy jakąś rangę temu spotkaniu. No jestem rozczarowany. Ponieważ no, tutaj pan minister mówił o biednych Ukraińcach, mówił również o tym, że oligarchowie są poważnie traktowani. Czy my musimy stać się parobkami kolejnych oligarchów, które w perspektywie czasu przejmą nasze gospodarstwa, żebyśmy mogli normalnie żyć? Czym my zawiniliśmy? Czy my nie umiemy pracować? Czy jesteśmy niedojdami? Politycy nas sprzedali. Tyle zabiegaliśmy o to spotkanie, zobaczcie. Trudzimy się. Nie marnujemy czasu, bo ten czas, jakby nie było, to ma tą funkcję integracyjną, chociaż tyle, co się z sąsiadami pogadało tutaj, to nigdzie. I koła gospodyń i wielki ukłon. No ale nam nie o to chodzi. Nadal walimy łbem w ścianę. Brakuje nam miejsca na dupie już, żeby nas ktoś lał, bo wszyscy nas koło leją. Gdzie my żyjemy? Czy mamy jakieś organy? Czy mamy tego swojego ministra, czy nie mamy? Jak swój, panie ministrze, panie zły siebie, no niechżeż pan nam chociaż pomoże jakoś. Ile tych pieniędzy? Proszę dokładnie. Panie ministrze, ja mam takie jedno pytanie, bo siedzimy tu już 3 godziny. Mam szacunek do pana, bo pan jest człowiekiem wykształconym z naszego województwa. Powinno nas to cieszyć, że ma pan takie stanowisko, że mamy swojego człowieka. Pamięta pan, co miał pan na billboardzie i plakacie wyborczym do Sejmu? Pamięta pan czy nie? Tylko wystarczy dotrzymać tego. Proszę, ja przyjechałem po to, żeby z państwem rozmawiać. Nie. Się pan nie powtarza. Było napisane, bo u sąsiada na wsi był pana billboard. I ja mówię tu szczerą prawdę. Było dość kłótni do przodu. Było tak napisane? Tak. To panie ministrze, 13 grudnia było zaprzysiężenie nowego rządu. Zgadza się czy nie? Objęte były różne ministerstwa, wszyscy ministrowie dostali teki. To mam wrażenie teraz, że jedziemy na wstecznym zakleszczonym, nie do przodu. Bo się nic nie stało do tej pory, do przodu nie posunęło się. Ja rozumiem, że trzeba obsadzić ludzi, ministerstwa. Jest tak, 13 styczeń jest miesiąc, chwileczkę, 13 styczeń jest miesiąc, 13 luty jest drugi miesiąc, za parę dni będzie 90 dni. I zero. Jeszcze kolego, jeszcze 10 dni i będzie te 100 dni. Tak jak u nas będzie miesiąc, to u nich będzie 100 dni, ale ja teraz jeszcze... Ja przeczytam właśnie, jak kolega zacytował baner ministra, ja zacytuję ulotkę trzeciej drogi. W punkcie 6. Zdrowa polska żywność.
Głos na trzecią drogę to głos za silnym rolnictwem i wsparciem najlepszych polskich gospodarzy. Będziemy wspierać doskonałą markę polskiej żywności. Zatrzymamy niekontrolowany napływ zboża i innych produktów rolnych niskiej jakości z Ukrainy, wprowadzając system kaucyjny. Czemu głosujecie przeciw temu wszystkiemu? To co wy to tak napisze ta, co wam ślina przyniesie? Panie ministrze, ta ulotka jest z trzeciej drogi. Proszę jest pana, tutaj. Proszę pana, panie to jeszcze ministrze. Niech pan powie, kto to zostawił. To my zostawił Leszek Wawrzyła. My jesteśmy jego ulotka. My jesteś, niech pan nie próba. Leszka Wawrzyły. Jest pan nieuczciwy. Jest pan nieuczciwy. Rządzimy od 2 miesięcy. Dziękuję bardzo. Poprzednicy rządzili 8 miesięcy, 8 lat. W związku z tym proszę o uczciwość w ocenie. Bo to jest nie fair w sposób, jaki pan to prowadzi. Ale o kaucjach było. To było w programie. Panie ministrze, kaucje były w programie. Tutaj kolega prosił o głos, bardzo proszę. Panie ministrze, przychodził pan do nas na komisję rolnictwa, wtedy, kiedy ja byłem, zanim zostałem zrzucony z tej funkcji. Ale nie o to chodzi, tylko przecież przychodził pan i przemawiał do nas i pan mówił, że ma pan gotowe rozwiązania. Polskie Stronnictwo Ludowe ma gotowe rozwiązania tej kaucyjności. Potem się pan tutaj zaparł, a przecież... Ale na komisji pan to mówił, że macie gotowe rozwiązania. I dlaczego pan ich nie realizuje teraz, będąc przy władzy i mając możliwości? O to się pytam. Dlaczego nie? Pytaj. Kolega pyta. Panie szanowny ministrze, chciałem takie małe pytanie panu zadać. Pan napomniał tu o odbudowie trzody chlewnej. I nie wiem, może pan jest w stanie udzielić odpowiedzi, kto wprowadził zakaz, czy to była Unia, czy to polskie władze, zakaz trzymania trzody chlewnej z bydłem pod jednym dachem. Wiem, no i... Czy jest pan minister w stanie coś zrobić, żeby to odblokować? Jaką to szkodę przynosiło? No, jeszcze powiem krótko. Mógłbym trzymać trzodę, choćby była mniej opłacalna, czy lepiej, ale nie mogę. Bym skarmił zboże, byłby ten jeden plus. Czy to weterynaria zakazała, czy to Unia Europejska? Wymogi bezpieczeństwa związane z ASF-em narzuciły takie rygory. No i jak odbudować to? Spotkanie, mówiąc krótko, się nie klei, więc może bym tutaj kolegów ze stołu poprosił o kilka słów podsumowania, chyba że będziemy wałkować. Panie ministrze, to może tak, no bo tutaj w zasadzie żadnych konkretów nie ma, to może tutaj to, co zaproponował pan Soska, czyli zbudowanie tego zespołu tych trzech województw. Tutaj prośba o przekierowanie na przykład pani Czapli, tutaj skoro jest chwalona z naszego regionu, to może sami coś postaramy się, może nie na teraz, ale na przyszłość coś przygotować. Myślę, że może tutaj to, co pan powiedział, że pan w Unii Europejskiej tam negocjując był pan bardzo delikatny, nie walił pan pięścią w stół, może w tym jest problem. No, ja pana nie znam osobiście, ale odbieram pana jako osobę bardzo sympatyczną i delikatną, ale nam nie zależy na tym, żeby ktoś jeździł, negocjował delikatnie i sympatycznie. To my może wybierzemy kogoś bardziej awanturnego, żeby pojechał, przedstawił nasze propozycje. No ja rozumiem, że nie każdy ma naturę awanturnika. Pan ma akademicki styl, więc trudno tutaj może panu w inny sposób negocjować. Ale my nie możemy dłużej czekać. Musi pan to zrozumieć i przekazać dalej, no bo ile możemy czekać. No, protestowaliśmy rok temu, teraz protestujemy od miesiąca. Ciągle przeciwko czemuś musimy protestować. No naszą rolą nie jest protestowanie, ani nie jest to nasze jakieś ulubione zajęcie. Protestujemy dlatego, że nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy
po prostu dociśnięci do ściany. Proszę pana, nie waliłem pięścią w stół, mówiłem w sposób zdecydowany, twardy, merytoryczny, bo takie są zasady dialogu. Dzisiaj też, jak podnosiłem głos, to żeście mówili, że jestem, no, niewłaściwie się zachowuję. Starałem się trzymać formę, nikogo nie obrażać, prowadzić dialog. Jestem otwarty. Chciałbym i byłbym szczęśliwy, żeby politycy tak podchodzili do rolnictwa, jak ja podchodzę. Naprawdę bym był z tego tytułu bardzo szczęśliwy, żeby większość polityków tak podchodziła, tak czuła i miała takie odniesienie i taki szacunek do was, jaki mam. Powtarzam, i taki szacunek do was, jaki mam, pomimo śmiechów, któreście robili też w moją stronę, kpiąc ze mnie. Uważam, że macie prawo upominać się o swoje sprawy, ale nie macie prawa kpić z nikogo, kto darzy szacunkiem swoje korzenie, bo to są moje korzenie. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, a ja chciałem zapytać, bo pan wspomniał o ASF-ie. Niech pan odpowie, dlaczego PZŁ został przekazany z Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Co się stanie, jeżeli zostanie wstrzymany odstrzał dzików? W jaki sposób pozbawiony wtedy będziemy walczyć z ASF-em? Jestem po stronie myśliwych. Przepraszam. Przepraszam. Bardzo chciałbym powiedzieć dwa zdania. Jeżeli to spotkanie, to ja panu powiem, taki ma oddźwięk, że bardzo wdzięczni jesteśmy, że pan przyjechał. Tylko szkoda, że no, mało konkretów, ale odbieramy od pana pańską postawą to, że pan nic nie może. Naprawdę, przepraszam, że tak mówię. I moje pytanie jest takie. Wybieramy się teraz na protest do Warszawy. Zawsze sądziłem, że jeżeli to będzie protest, powiedzmy, rolników, trzeba rozmawiać z ministrem rolnictwa. Ale teraz tu z tego miejsca chciałbym zapytać, kogo prosić na ten protest, czyli osobę decyzyjną, która może udzielić jakiejś odpowiedzi. Kogo? Czy trzeba premiera, prezydenta, może panią von der Leyen, nie wiem. A może by pan po prostu powiedział, bo tu były te 5 postulatów czy 6. Ja bym je sprecyzował bardzo krótko. Wszyscy żeśmy się odnosili do Zielonego Ładu, że tam ugorowanie, zaniechanie produkcji. Za 2 lata, w 2026 roku, wszystkie ciągniki, które nie spełnią emisji spalin, będą stały nieużywane. To jest jedna rzecz. Za 2 lata będziemy płacić od tego, czym palimy. To są następne rzeczy, więc dziś fajnie się rozegra, powiedzmy, rolników, myśliwych, pozostałe grupy, transportowców, bardzo ważna grupa. Ładnie się rozegra, ale za 2 lata rozegra się już wtedy cały kraj. I chciałbym, żeby pan, pewnie pan jest tego świadomy, tylko ja życzyłbym sobie, żeby minister, który jest w rządzie konstytucyjnym, wybranym w wyborach, miał taką świadomość swoją i odwagę powiedzieć, słuchajcie ludzie, na przykład nie mogę nic załatwić, albo nie jesteśmy decyzyjni. Ja dziękuję, odchodzę od tego stołu, niech mi pan wierzy, nikt do pana nie miałby żadnych pretensji, nawet więcej. Byłby pan chyba w 100% pochwalony. Ale przez to, co teraz tutaj się odbywa, to wie pan, to tak jakbym poszedł do przedszkola, rozsypał klocki i byśmy się mieli bawić. Przykro, naprawdę przykro. Dobrze, odpowiem panu. Chciałbym i ubolewam, bo sobie byłoby, żeby dzisiejsza dyskusja była transmitowana w mediach, żeby ludzie usłyszeli, co mówicie, jakie są problemy. Nie wiem, dlaczego też nie było mediów. Na spotkaniu, które robiłem, proszę, uspokój, już minutę. Na spotkaniu, którym organizowałem dla protestujących, przedstawicieli protestujących grup, gdzie było 180 osób w ministerstwie,
były wszystkie kamery, wszystkich stacji, nie było przez 5 godzin dyskusja, wszyscy mogli się wypowiedzieć, nie było żadnych ograniczeń. I chciałbym, żeby ta dyskusja była przeniesiona i ubolewam, że takiej nie było wypowiedzi, kiedy przyszli przedstawiciele protestujących rolników na spotkanie z Tuskiem. O, było bardzo, bardzo ułożone. Nie, to byli przedstawiciele protestujących rolników, to jest pierwsze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Związek Łowiecki, jestem po stronie myśliwych i mam w tej sprawie pewne spięcie z panią minister klimatu i środowiska. Także nie pochwalam tego, co robią w zakresie leśnictwa, nie pochwalam tego, co robią w zakresie, bo proszę Państwa, bo dla przykładu, no kukurydza też, dostępność pasz doprowadziła do wzrostu istotnego dzików. No to jest, to przecież kiedyś nie było dwóch miotów. Ja o tym... Naturalnie. Więc pytam, jeżeli jest ASF, tyle milionów wydanych, kto później będzie z tym walczył i w jaki sposób? Przecież to doprowadzi nie tylko do, powiedzmy tam, ograniczenia produkcji. To wyłoży już kompletnie całą produkcję. Całkowicie, proszę pana. Mało tego, kto będzie płacił za szkody, które ta zwierzyna będzie robiła? Kto to będzie ponosił? Na chwilę obecną płacimy to my. Płacimy to my, nie państwo. Ja jeszcze powiem właśnie tak samo bardzo, panie ministrze, bardzo ubolewam, że nie ma mediów. Bardzo i to bardzo ubolewam. Tylko nie, proszę, ja bym nie chciał, żeby mnie ktoś zrobił w barana, bo w sobotę pani wydzwaniała, w czwartek wydzwaniała, czy już się minister kontaktował. W piątek, 17:02, czy się kontaktował. Sobota, minister wchodzi, pani Stargów do mnie dzwoni. To czy ona ma przeczucie takie? Może... Panie ministrze, i nagle zjawia się telewizja, tak jak wtedy pan wyskoczył z tych choinek, telewizja, radio, wszystko. Panie ministrze, to ja zrobiłem, przepraszam rolników wszystkich, nieodpowiednią osobę zaprosiłem tutaj do tego zielonego miasteczka. Po prostu pani Marzenka ma lepszy plan, bo ona wszystko przewidzi. Może przewidzi, ile musimy stać, może przewidzi, jakie będą rozwiązania w Brukseli, może przewidzi wszystko, naszą przyszłość. I po prostu nagle nie ma mediów. To, czy pani Marzenka to wiedziała wszystko i do mnie smsowała i przy ministrze dzwoniła? My po prostu ja się cieszę, że przyjechał minister. Ja się cieszę, że przyjechał wicewojewoda. To po prostu to są nasze media. Po co nam telewizja, po co nam tego, żeby się pokazywać? Chcemy konkretów, chcemy jakiegoś rozwiązania, panie ministrze, i po prostu, jeśli pan nie może, to trzeba było Tuska wysłać, albo Hołownię, albo tego z kapusty, a nie po prostu przyjechać nam mówić tak czy tak. I chciałbym, żeby mnie każdy szanował, tak jak pani Stargów umie wypisywać, bardzo pozdrawiam panią Marzenkę, może akurat mnie słyszy. I jeśli ona ma jakieś rozwiązania, zapraszamy. Jutro będziemy tutaj stać. W środę jedziemy na Warszawę. I panie ministrze, do kogo mamy się tam zwrócić 6, jak będziemy we Warszawie? A może pan minister, żebyśmy już nie wyczerpywali sił pana ministra, to niech przyjedzie do nas Hołownia, niech przyjedzie Tusk i powie tak i tak, tak i tak, jadę do Warszawy, każę ministrowi zrobić to, to, to i dziękuję, i my schodzimy. Czy to jest tak trudno? Będzie pan w Warszawie, zapewne delegacja tamto razu była przyjęta przez Hołownię, teraz też pewnie będzie przyjęta przez kogoś z kancelarii premiera, możecie im to przekazać i zaprosić ich na przyjazd. Panie ministrze, ja chcę tylko się odnieść do tej kwestii, bo związek na to spotkanie forum pojawiła się sytuacja wtedy, gdy
Związek Solidarności Rolniczej dołączył do, Solidarność Pracownicza dołączyła, Donald Tusk po 40 minutach zwołał konferencję, że robi to forum. No i na forum nie został wpuszczony pan Gabriel Janowski, który był na liście. Nie wpuszczony został również przedstawiciel Samoobrony Ojczyzny, a nasz szef się wycofał, skoro nie wszyscy mogli uczestniczyć, a te organizacje z tamtym rządem rozmawiały i tamte też negocjowały. Więc uważam, że sobie wybiera. Pan mówi, że nie było takich pytań, no bo to była pewnie ustawka. Tutaj jest spontaniczne spotkanie. Tu nie jest nic ukartowane, tu przyjechali rolnicy z trzech województw, rzetelnie o to pytamy i dlatego pan mówi, że dlaczego takich spotkań nie ma. No jak ktoś ustawia spotkanie, to jak ona ma naturalnie, jak jest wyreżyserowane? A my chcemy rozmawiać właśnie na takich spotkaniach, gdzie padają te pytania. I teraz pan pojedzie do Donalda Tuska i on powie, że się nie da. To panu powiedziałem to pierwsze pytanie, które pana zbulwersowało. Jedynie nie da się dogadać z Donaldem Tuskiem, to jest jedynie tylko wyjście z koalicji, żeby się zachowali twarz jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja będę tego się trzymał słowa. Dziękuję. Mieliśmy nieopolitycznie spotkania. Panie ministrze, ja bym miał jeszcze jedną taką prośbę, bo widzę, że nic nie ugramy, ale chociaż może jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj oglądałem, jak marszałek Hołownia dzieciom tłumaczył, dlaczego ma być wpisane na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne, tory i drogi. No niech rzecz on tych bajeczek dzieciom nie opowiada, niech nie kłamie dzieci, niech nie okłamuje dzieci. No wszyscy wiemy, po co to chcecie robić. Co ciekawsze, też druga strona też to popiera, no bo wiecie, że jak chłopy pójdą, to was wywalą jednych i drugich. Także no nie indoktrynujcie dzieci chociaż. Także to jest bezczelność, żeby marszałek Polski, druga osoba w państwie, takie brednie dzieciom opowiadać. Panie ministrze, z kim pan tam rządzi? Proszę państwa, nie ja wybierałem marszałka, nie mogę odpowiadać za słowa takie czy inne marszałka. Nie, ja wybierałem w sensie w Sejmie, ale w sensie ugrupowania. Ma o dziwo przy tych wypowiedziach ma takie poparcie społeczne. Panie ministrze, ale no, czy któraś grupa rolnicza blokowała kiedykolwiek transport humanitarny czy transport wojskowy? No po co te brednie ludziom wciskacie w telewizji? Po co? Ja sądzę, że nikt rozsądny tego nie powiedział. Panie ministrze, ja mam takie podsumowanie dzisiejszego posiedzenia. Pan nie zabierał głosu w ogóle. I mam w paru punktach. Embargo na zboże dalej utrzymane jest, ale zboże dalej przekracza granice. To jest pierwsze. Odstąpienie od ograniczenia środków ochrony roślin. Ugorowanie odstąpieniem, ale pod warunkiem, że będą tam zasiane motylkowe niedodajne. I to jest w 2024 roku. Dopłata do paliwa. Złoty 46 z możliwością starania się pana ministra do 2 zł. Nadwyżka zboża w Polsce 9 miliona ton. Rząd chce wyeksportować do końca czerwca 5 milionów ton. Nie jest powiedziane, jak to chcą zrobić i kiedy. Dopłaty do sprzedanego zboża. I tutaj jest tak, że może będą, może nie. Nie wiadomo kiedy. I dalej. I tu jest brak cen minimalnych. I tu jest, akurat tak zaznaczyłem wykrzyknik, że to jest chyba jedyny punkt, w którym pan minister powiedział, że jednak tych cen minimalnych nie będzie. To jest jedna konkretna taka odpowiedź. I kolejna, umorzenie czwartej raty podatku. I to są tylko dwa punkty konkretne, które pan minister powiedział, że nic tym nie da się zrobić. A dalej co? Siedzimy tutaj już, tak jak koledzy mówią, przeszło 3 godziny i nic. I na tym tak ta debata powinna wyglądać.
W sobotę, jak się widzieliśmy, to pan minister powiedział, że przyjedzie dzisiaj z konkretami. Tego nie powiedziałem. Panie ministrze, a ile jesteśmy w stanie wyeksportować rocznie? Ile eksportujemy? Albo od dzisiaj mamy marzec do czerwca, to jest marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 3 miesiące. Ile jesteśmy w stanie? Damy radę w stanie to 5 milionów wyeksportować, czy nie? Nie jesteśmy w stanie. No to po co nam to tego? No to ciekawie siedzimy jeszcze dalej. Przy dobrej organizacji możemy wyeksportować maksimum 1 milion ton rocznie, miesięcznie, ale tak optymalnie to jest 750 razy 4 miesiące. Proszę Państwa, dlatego jest problem, żeby przeznaczyć na inne cele, żeby to, co mówiliśmy o... O tym żeśmy rozmawiali i ja nie ukrywałem i nie ja zatrzymałem to sprzedaż zboża, nie ja mówiłem o tym, że będzie cena wyższa zboża. W związku z tym nie rzucajcie winy do cholery na mnie. Panie ministrze, nie obrażaj się pan, Mariusz. Panie ministrze, nie obrażaj się pan. My jesteśmy tu po to, żeby przekazać swoje problemy. I ja też po to przyjechałem. Cieszę się, że pan jesteś, bo na wielu spotkaniach, jakie by nie były, pojawiałeś się pan jeden z nielicznych tych tak zwanych posłów, których mamy w Rzeczpospolitej, na naszym terenie, czyli mówię na terenie świętokrzyskim. Mankamentów w rolnictwie, kochany ministrze, mamy mnóstwo. Ja przytoczę jeden problem, który nawet dzisiaj tu jeszcze nikt o tym nie mówi, ale on już funkcjonuje od zeszłego roku względem dopłat do tak zwanych przechowania zbóż silosów takich. Daliście kasę komu? No firmie. A czy nie szłoby zrobić w ten sposób? Ja jako rolnik deklaruję się, że jest mi potrzebny magazyn na 100, 200, 500 ton, to ja powinienem otrzymać kasę i udokumentować wam, agencji, nie wiem komu, że zrobiłem pomieszczenie, wybudowałem pomieszczenie na przechowanie tego zboża. Te silosy będą zakupione za potrójną kwotę, która była w zeszłym roku. On kosztował, silos przykładowo 20 ton, kosztował 4 tysiące, teraz kosztuje 12. I za 5 lat on będzie stał pusty w powietrzu. Obiekt, który byłby spichlerzem do przechowania zboża, byłby możliwość wykorzystania przez wiele, wiele lat do wielu innych rzeczy. A ten silos ma jedno przeznaczenie, tylko zboże, nic więcej. O tym nie mówimy, ale to jest duży problem. Problem jest taki, że realizacja tych przedsięwzięć jest na 2026-2025, więc ma się to nijak. Aczkolwiek pod kątem dzisiejszego spotkania, z całym szacunkiem, cieszę się, że pan jesteś, bo różne tu padały głosy. Pewnie wiele osób cię zna i odwrotnie. I tak jak mówię, jestem wdzięczny, że tu jesteś, przyjmujesz nasze poglądy i nie obrażaj się na to, jakie głosy padają, bo ludzie są zdenerwowani, wkurzeni. Więc nie ma się co dziwić, przyjąć to, krótko mówiąc, na klatę, bo ja to rozumiem, że w koalicjach rządzących na pewne kwestie się nie ma wpływu. Ale jeżeli się nie ma wpływu, to trzeba powiedzieć tak, kochani, nie mogę się przebić w tej i w drugiej kwestii. Ja bym widział, jakbyście się wstawili za mną w tym, a nie innym działaniu. Sądzę, że... Ale w sensie... Nie, my rozmawiamy tylko z ministrem. Ale on nie tylko sam jest. Satysfakcjonuje cię odpowiedzi? Nie, ale nie tylko sam, ale wiesz, że nie jest sam. Co? No bo nie jest decyzyjny. Ale chłopie, od miesiąca to słyszymy. Zrozum, no przecież dlatego, dlatego powiedziałem o wyjeździe. Od miesiąca to słuchamy. No i będziemy to słyszeć jeszcze. Od miesiąca to słuchamy. Proszę odpowiedzieć. Panie
Ja mam takich parę pytań. Trudno to zrozumieć. Jak pan patrzy tu na nas rolników? Jak pan patrzy na nas rolników? My jesteśmy w jednych latach praktycznie, tak? My tu rolnicy. Różnicy jest 5-10 poza panem, panem i tamtym panem. Nieważne. Oczywiście. Jest was paru starszych. Tak to jesteśmy my w jednym wieku. Jak Polska wchodziła do Unii, to w jakim państwie było średnia wieku najmłodszych rolników? Proszę odpowiedzieć. W Polsce. A w obecnej chwili w jakim państwie najbardziej rolnicy się starzeją? Dlaczego? Bo nie ma rzetelnej polityki dla rolników. Proszę pana, tu w tym otoczeniu, nie wiem, nas było może tutaj 300-500 dziś. Czy 1% naszych dzieci zostanie? Czy 1%? Wykończyły się świnie, wykończyły się krowy śmiercią naturalną, bo przepisy, bo to, bo tam i tak dalej. A teraz na naszym pokoleniu podejrzewam, że się skończy rolnictwo. Ja jestem rolnikiem tu z gminy Nagłowice i tak dalej. Ale mam gospodarstwo takie przeciętne. Jakbym miał takiego pracownika, jak są obecnie w rządzie, jakby tak lał wodę, 3 godziny i do zwolnienia. I pan przez grzeczność nie odpowiem tego na to pytanie. Naprawdę, ja przepraszam, proszę się nie obrazić, ale ja lubię konkretnie. Proszę pana, można by powiedzieć, powiedział, przewiedział. Proszę pana, nie, nie. Proszę pana, jest pan świetnym rolnikiem, bo coś na ten temat wiem. W związku z tym niepotrzebnie się pan tak. Ja rozumiem determinację, ale ja nikogo, proszę państwa, naprawdę można rozmawiać, nie można obrażać ludzi. Ta woda w rolnictwie jest potrzebna. To są krótko zwięźle na temat zasadnicze. Ma być tak, tak, tak. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i tak dalej, ja spojrzę na człowieka, wiem co on znaczy. Ta woda w rolnictwie jest potrzebna też. Woda? Nie. Bez wody się nie da żyć. Proszę państwa, ja mówię o laniu wody. Oczywiście przenosi. Jesteśmy w tym momencie, gdzie jesteśmy. Ja powiedziałem, co uważałem, mając pełną świadomość, że nie zadowoliłem państwa w tym zakresie, ale też nie sądziłem, że przyjadę i otrzymam tu jakiś aplauz, bo sytuacja jest trudna. I myślę, że nie z takich sytuacji żeśmy wychodzili. Szkoda, bo za to no, płacicie duże koszty. Ale byłem na wszystkich przejściach granicznych. Nieraz byłem na różnych spotkaniach i nie boję się spotkać z rolnikami. I nie boję się o tych problemach mówić na rządzie. Nie boję się o tych problemach mówić na uczelni. Nie boję się mówić o tych problemach w Brukseli. Mówiłem zawsze i nigdy się nie wstydziłem swoich korzeni. I dlatego czasami niektóre przycinki z państwa strony mnie trochę bolały, bo jestem jednym z was, choć wyrosłem też w gospodarstwie, pasłem krowy, gęsi, kosiłem kosą i wiem, co znaczy ciężka praca i mam ten szacunek, dlatego uznaję państwa argumenty i jestem po państwa stronie, choć chciałbym, na koniec to powiem, żeby inni rządzący, także wasze dzieci czy bliscy wasi, tak myśleli o rolnictwie jak wy. Bo to nie jest tak, że tak rolnictwo ma taką dobrą ocenę wśród innych przedstawicieli. I myślę, że z tym się rozstańmy. Oczywiście ja rozumiem, i widzę, bo uśmiechy niektórych też dużo mówią. Ja wyjadę z pełną pokorą.
Jutro jadę na rząd, powiem na rządzie o tych sprawach i oczywiście, wiecie państwo, jak się zgrupię, to trochę się tak inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Później, kiedy z tej grupy, pamiętam, wyszli na rozmowy takie w Gnieźnie, to każdy zaczyna przyznawać, że no tak, zgadzamy się, że jest nie tak, no ale, ale wiemy dlaczego. W związku z tym myślę, że chciałbym państwa przeprosić za to, że nie otrzymali się tej informacji, której się chcieli. Gdybym ja powiedział to, co byście chcieli, byłbym oszukańcem, bo nie mam takiej informacji, nie mam takich możliwości, nie mam takich kompetencji. Rozumiem, że pana to satrakcjonuje. No, ja to rozumiem, że pana to nie zadawala i nie mam No, wie, przykro mi, dobrze, w związku z tym ja pana rozumiem, że panu przykro, no ale tak się zdarza. Panie ministrze, ja się cieszę, że jako jedyny minister, bo tutaj w tych Nagłowicach to jesteśmy, ja jako rolnik stoję od 15 roku. Cieszę się, że jako minister przyjechał, chociaż pan. Ale o co mi chodzi? To też tak potraktujemy my jako producenci rolni. Jak przyjadą z agencji na kontrol, to trzeba im szczotką wygonić. Co byście tak chcieli? Wygonić szczotką i koniec, bo są nie po prostu, no co oni przyjechali tam? Po co żeście przyjechali do rolników? Nie są efektywni. Po co nas mają jeszcze nachodzić? Agencja, weterynaria. Byłem hodowcą, też miałem trzodę chlewną. Wyleczył mnie Sawicki. Sawicki mnie wyleczył, zlikwidowałem. On dobrze powiedział, że my byliśmy frajerami. Ja byłem zły na niego, ale później po jakimś czasie to doszło do mnie. Zrozumiałem. Ale teraz jak przyjadą do was z agencji, żeby kontrol czy coś, szczota za płot. Jest, tak mamy być po prostu spostrzegani czy coś, to jak pan siedzi. Nie pan przecież siedzi... Za nie wiadomo koło pieniądze, tylko za nasze pan pieniądze tam siedzi i my płacimy, składamy się na te pensje i chcemy jakiegoś rozwiązania, panie ministrze. Ja się cieszę, że jako jedyny poseł jeździł z nami na protesty i jeśli uraziłem posła, ministra, to bardzo przepraszam, ale ja tutaj jako organizator tego protestu razem z współorganizatorami podsumujemy to. Porozumienie. Dnia 4.03.2024, Zielone Miasteczko, Nagłowice, pieczątka i później nie wiem, czy musimy się podpisać. Ja nic nie mogę, ale może kiedyś, czy za tydzień, czy za dwa, my tu będziemy. Pan minister przyjedzie do nas i powie tak, Wawrzyło, ja już mogę i odpowiem ci, co ja mogę. I mam nadzieję, że tak będzie, panie ministrze. Ja mam pytanie, panie ministrze, tylko jedno. Dlaczego, bo jest jeden konkret, umorzenie czwartej raty od gruntów rolnych. Dlaczego to jest czwarta rata, nie druga, jeśli rolnikom są teraz potrzebne pieniądze na wyjazd w pole? Powiedzmy, że druga, już opuśćmy pierwszą, bo jest w trakcie. Czemu to nie jest pierwsza rata, czy druga zamiast czwartej? Czym to jest spowodowane? Czy tym, żeby rolnicy na jesień po prostu no nie wyszli, bo będą mieli umorzoną jedną ratę, czy tym, że dopiero pieniądze, rewaloryzacje za to umorzenie, bo to koszt poniosą gminy. Bo ja tu występuję jako samorządowiec. Koszt tego poniosą gminy. To nie ministerstwo, nie państwo ponosi ten koszt, tylko umorzenie czwartej raty to jest koszt przeniesiony na gminę. I jeśli to będzie czwarta rata, czyli gmina dostanie dopiero rekompensatę w następnym roku, tak? Budżetowym. Tak mam to rozumieć. Po to to jest zrobione. Troszeczkę mi się to nie podoba. Dziękuję. Tak, to jest... Nie przekonaliśmy do tego Ministerstwa Finansów, bo ja chciałem, żeby była druga albo trzecia lata. Spróbuję to jeszcze wnieść w czasie poprawki w Sejmie. To jest bardzo ważne dla budżetów gmin. To jest bardzo ważne. Proszę pana, bo czwarta rata to jest końcówka rady w gminie. Zgadza się. Są końcówki inwestycji, różne rzeczy. Wie pan, to naprawdę jest bardzo ważne. I dla rolników przede wszystkim. Bo druga rata, jeśli byłaby umorzona, zostają te pieniądze na wyjazd w pole. A teraz jest to... Po żniwach umarzacie ratę. Panie ministrze, mam takie pytanie jeszcze.
Można? Skąd weźmiecie pieniądze na te rekompensaty dla rolników? A skąd ma budżet? Z podatków, ze wszystkiego, tak? Więc po raz kolejny pytam, dlaczego te rekompensaty za tą swoją nieudolność chcecie płacić pieniędzmi wszystkich nas, Polaków? Wy jako gospodarze powinniście, no bo tak was mogę nazwać, prawda, jako ministrów i tak dalej, powinniście przyjechać na wieś do tego rolnika i nauczyć się gospodarowania. Bo rolnik ma swój areał, swoje gospodarstwo i skupia się przede wszystkim na nim, żeby to dążyć, rozwijać jak najlepiej. Wiadomo, pomoże sąsiadowi, jak jest taka potrzeba, ale przede wszystkim myśli o swoim. Tak samo wy powinniście myśleć o Polsce, o polskiej gospodarce, o konsumentach, o ludziach, o rolnikach. Dziękuję bardzo. Chyba ładnie to pan spuentował. Oczywiście można by podjąć pewne uzupełnienie, ale myślę, że zgadzam się z tym, co pan powiedział. Panie ministrze, ja chciałem jeszcze tylko na koniec spuentować to wszystko. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, może złe, nie chcę być złym prorokiem, ale ja sądzę, że eurokraci, oligarchowie i polscy politycy już rozsądzili, że chcą po prostu, nie chcą uratować polskiego rolnictwa. Ja bym chciał się z panem spotkać za kilka lat i przypomnieć to panu. Wy już rozsądziliście, że my już jesteśmy pod licytację postawieni, bo nie robicie nic w tym kierunku, żeby nas uratować. I nie chcę być złym prorokiem, ale chciałbym to, żeby się to nie spełniło. Kogo pan tam rzucił tego worka? Eurokratów, polityków i kogo jeszcze? Oligarchów. O, to dobre środowisko. Przepraszam, dasz jednego kuma tego pracownika do opracowania regionalnej polityki tutaj tego południowo-wschodniej Polski, żebyśmy nie byli gorsi jak inni w ochronie powietrza, bo to jest psi obowiązek tak samo dzielić równo ochronę środowiska, to jest jedno. No i drugie, minister, jedno słowo, znajdziesz z KPO, z KPRS, czy jak się tam nazywa tych miliardów, przed targami na zdjęcie 3 milionów ton zboża, bo do teraz nie będziesz się pytał. Wymusisz od Tuska, w tym wieku nam już, jakby to powiedzieć, nic nie powinno zależeć. Krótka piłka, tak? Dziękuję i mamy wtedy, że tak powiem, coś delikatnie załatwionego, bo szczegóły w Zielonym Ładzie to sobie jest w cholerę i nie mów mi od razu, że się nie do. Bo jak wydusiliśmy razem z siebie, że się dało, to wiesz, że możesz. Pytanie, czy dla swojego i naszego regionu województwa chcesz. Bez skieletczyzny nie ma ojczyzny, tak mnie uczył twój kolega i mój. Na razie. Kolego mi. Byłeś ministrem, mogę o to wnioskować, a nie mogę powiedzieć tam. Wiesz, to nie jest tak. Nie. Jacek, byłeś ministrem, byłeś posłem, jesteś rolnikiem, jesteś przebojowcem. Mogę o to wnioskować, nie mogę powiedzieć tam. Dziękuję. Panie ministrze, ile będziemy jeszcze czekać? Ile musimy być w tym miasteczku? Nie wiem, ile musimy jeszcze? Dzień, dwa. Ale chwileczkę, no niech minister nam odpowie, no ile musimy jeszcze w tym miasteczku być? Bo wychodzimy na razie z niczym. Przecież wie, że ci nie odpowiem. Wie, tak. I teraz ja, minister mówi, że nie mamy mediów. Ja chciałbym podziękować tutaj koledze tarnogórskie media, które są naszymi mediami. I panie ministrze, ja bym chciał, żebyście wy jako opozycja, jako trzecia droga walczyli
o rolnika, tak jak walczyliście o media, a PiS jak walczył o Wąsika i Kamińskiego, tak walczył o nas. I panie ministrze, jeszcze ja bym się... Umawialiśmy się, że nie upolityczniamy spotkania. Będzie, tak. Nie upolityczniamy spotkania. Dobrze. Toś mi się umawiali. Ja mam tutaj... Pan radny upolityczniał, pan też. Panie ministrze, tu jest to porozumienie. Pani Marzenko, widzi pani, co tu jest na tym porozumieniu. Ja nic nie mogę. I widocznie musimy czekać. To już w sumie no, żegnamy pana ministra. Dziękujemy, panie ministrze. Tak, ale panowie gospodarze rolnicy, my się mobilizujemy. My działamy, my trwamy. Ramię w ramię, pierś w pierś, my nie możemy tego odpuścić. Targi, ja podkreślę, targi się zaczynają w piątek, sobota, niedziela. Macie odpowiedź. Macie, ja co mam dać za słowo? Nic się nie dowiedzieliśmy. Nadal będziemy stać? Będziemy tutaj stać. Panie ministrze, kiedy dostanę odpowiedź? W środę będę we Warszawie. Przywiozę jakąś informację, czy nie przywiozę?